Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji. Otwieram 43. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo witam wszystkich radnych. Od dłuższego czasu jesteśmy wreszcie, widzimy się, jesteśmy razem. Cieszę się z tego powodu bardzo. Witam również na naszej sesji oczywiście cały zarząd, wszystkich radnych. Witam pana mecenasa na naszej sesji, witam panią skarbnik, witam panią sekretarz, witam panią naczelnik, witam wszystkich mieszkańców Bartoszyc i całego powiatu, którzy nas w tej chwili oglądają. Szanowni Państwo, chciałbym w tym momencie stwierdzić prawomocność naszych dzisiejszych obrad. Dlatego bardzo proszę o kliknięcie w zakładkę kworum. Przypomnę tylko, że dzisiejsza sesja jest rejestrowana oczywiście i również jest zwołana w trybie tak zwanym hybrydowym, to znaczy kto chciałby uczestniczyć, tu się zwracam do radnych, zdalnie, to również może zdalnie się z nami połączyć, a w tej chwili nieobecnych fizycznie na dzisiejszej sesji jest dwóch radnych, czyli pan radny Hilmanowicz i pan radny Szyszka. I może chwileczkę zaczekamy, bo być może z nami się połączą zdalnie. Dobrze. W takim razie stwierdzam, że obecnych na sali jest 15 radnych, nieobecnych jest dwóch, a to oznacza, że nasze uchwały, które będziemy podejmować, są prawomocne, czyli nasza sesja ma moc prawną. Chciałbym teraz ustalić porządek obrad. Na początku cały porządek obrad radni wszyscy otrzymali. Chciałbym teraz zapytać, zanim ustalimy ten porządek obrad, czy są jakieś wnioski do porządku obrad. I widzę, że zgłasza się pan starosta, ale zanim panu staroście oddam głos, to powiem, że ja również zgłaszam zmianę w porządku obrad, a mianowicie w punkcie 4 było, że przyjęcie protokołu obrad z 40 i 41 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, doszedł protokół z sesji 42 i bardzo proszę sobie tam dopisać, że również będzie to przyjęcie protokołu z obrad 40, 41 i 42 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Oczywiście również trzeba pamiętać, że sesja dzisiejsza ma numer 43, a nie 42, jak to wcześniej było planowane. I teraz panie starosto, bardzo proszę, bo pan zgłaszał też wniosek. Tak, i w związku z tą sytuacją, że rzeczywiście mieliśmy tę tak zwaną odwyczajną sesję i przesunęła się numeracja i również na poprzedniej sesji została podjęta uchwała dotycząca budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, to ja proszę, wnoszę o wykreślenie właśnie z porządku dzisiejszych obrad w punkcie 8, podpunktów C i D. Czyli właśnie to są te zmiany w budżecie i w wielofunkcyjnej prognozie finansowej, które zostały podjęte już na poprzedniej sesji, 42. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że w związku z tym punkt E staje się punktem C, a punkt F D, a punkt G E. Czyli to jest jakby konsekwencja tego. Rozumiem ten wniosek. Czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić jakiś wniosek do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego ja proponuję, żebyśmy te dwa wnioski przegłosowali en bloc. Dlatego poddaję, jeśli nie widzę sprzeciwu, więc tak właśnie zrobię. Poddaję pod głosowanie wobec tego te dwa wnioski o zmianę porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem zgłoszonych wniosków do zmiany porządku obrad? Proszę o kliknięcie, kto jest za. Kto jest przeciw?
A kto się wstrzymał od głosu? Jeszcze chwileczkę poczekajmy, aż uruchomi się panel głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymuje od głosu? Stwierdzam niniejszym, że wszyscy radni, czyli 15 radnych obecnych na dzisiejszej sesji, zagłosowało za tymi zmianami, więc zmiany zostały przyjęte. Przedstawię w tej chwili wobec tego cały program dzisiejszej sesji, cały porządek obrad, który również za chwileczkę poddam pod głosowanie. Czyli proponowany porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 43 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 40, 41 i 42 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Informacja z posiedzeń, to jest punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, debata nad raportem o stanie powiatu bartoszyckiego za rok 2020. Punkt A, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Punkt siódmy, wystąpienia i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium. Punkt A, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Punkt B, przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2020. Punkt C, przedstawienie treści uchwały RIO o odpowiednim numerze składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez przewodniczącego Zarządu Powiatu Bartoszyckiego sprawozdaniu o z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za rok 2020. Punkt D, przedstawienie treści uchwały o odpowiednim numerze składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania komisji wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bartoszycach z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt E, dyskusja nad tym właśnie tematem. Punkt ósmy, przyjęcie uchwał w sprawach. A, zatwierdzenie sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020. Punkt B, udzielenia absolutorium zarządowi powiatu bartoszyckiego za rok 2020. Punkt C, wprowadzenia zmian w statucie powiatu. Punkt D, zmian statutu szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach i punkt E, wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu bartoszyckiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Szlak Świętej Warmii. Punkt 9, sprawy różne i dziesiątka to zamknięcie obrad 43 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak oto wygląda dzisiejszy porządek obrad, który poddaję w tym momencie pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie przed chwilą porządku obrad? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji zagłosowali za, a wobec tego przyjęliśmy porządek obrad. Wobec tego realizujemy go dalej. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 40, 41 i 42 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Te protokoły są wyłożone zawsze w Radzie, w Biurze Rady Powiatu. Nie wniesiono jak dotychczas uwag. Jeśli nie zobaczę w tej chwili żadnego sprzeciwu ani prośby o głos, to przyjmę ten, znaczy będę to traktował, że Rada to przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły 40, 41 i 42 sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu poproszę pana starostę. Bardzo proszę, pan starosta opowie, co zarząd robił
ostatnia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy 40 a 43 sesją Rady Powiatu. To jest pomiędzy 28 maja a 29 czerwca 2021 roku. I w powyższym okresie czasu zarząd obradował na 4 posiedzeniach. To jest w dniu 11, 16, 18 oraz 22 czerwca 2021 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała numer 100/268/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii zarządu powiatu w sprawie zmiany przebiegu dróg wojewódzkich. Zarząd na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pozytywnie zaopiniował zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 511 i 512 na terenie miasta Górowo i Ławeckie poprzez regulację ulicy Kaliningradzkiej między skrzyżowaniami z ulicą Olsztyńską i ulicą Zwycięstwa w ten sposób, że wyżej wymieniony odcinek drogi wojewódzkiej nr 511 zmieni przebieg na drogę wojewódzką nr 512. Uchwała nr 100/269/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do zamiany. I w tym przypadku zarząd zatwierdził treść porozumienia z Nadleśnictwem Górowo i Ławeckie, które stanowi, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zamiany będą leżały po stronie Nadleśnictwa. Uchwała nr 100/270/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za pierwszy kwartał 2021 roku. Ja przepraszam, ale ja zdejmę tę maskę. Szanowni państwo, tutaj 99,9% uczestników naszego spotkania jest już zaszczepionych, w związku z czym no, nie bójmy się, że tak jakieś zdarzenie przykre może nas tutaj spotkać. Także dziękuję. Uchwała kolejna numer 100/271/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała nr 100/272/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wystąpienia o opinię do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w Olsztynie. I w związku z zamiarem przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, obecnie pełniącej obowiązki dyrektora tej jednostki pani Alicji Agacie Lemierz, zarząd podjął uchwały mające na celu zasięgnięcie opinii odnośnie przedłużenia powierzenia tegoż stanowiska. Uchwała nr 100/273/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Uchwała nr 100/274/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bartoszyckiemu. I tutaj, szanowni państwo, umorzenia dokonano na wniosek wicedyrektora Zespołu Szkół w Górowie Ławeckim. Należności pieniężne wynikały z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku szkoły, a podstawę do ich umorzenia stanowi brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika i już bardzo długi okres czasu, który minął od opuszczenia tegoż mieszkania przez tego lokatora. Uchwała nr 101/275/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Tutaj ta i kolejna uchwała są konsekwencją złożenia, szanowni państwo, wypowiedzenia przez wicedyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Bartoszycach.
I właśnie ta kolejna uchwała, numer 101/276/2021 z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. I kolejna uchwała numer 102/277/2021 z dnia 18 czerwca 2021 w sprawie wystąpienia o opinię do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w Olsztynie. Ta i te dwie kolejne uchwały zostały podjęte właśnie z uwagi na decyzję zarządu o zamiarze przedłużenia, powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Uchwała numer 102/278/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. I uchwała numer 102/279/2021 z dnia 18 czerwca 2021 w sprawie zasięgnięcia opinii zakładowych organizacji związkowych dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi. I kolejna uchwała numer 102/280/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie bartoszyckim. Zmiany dotyczą aktualizacji listy członków zespołu. Uchwała numer 102/281/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Kolejna uchwała numer 103/282/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Tutaj, Szanowni Państwo, na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach o zaopiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora i ten wniosek został uzasadniony i poparty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Zarząd pozytywnie zaopiniował powierzenie stanowiska wicedyrektora Pani Monice Szpurze-Kazimierczuk. Tradycyjnie oczywiście w okresie tym przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Staroście za te informacje. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu naszego porządku obrad. Otóż obowiązkiem ustawowym od 3 lat już jest to, że wszystkie samorządy muszą przedstawić raport o stanie powiatu czy gminy. Nas dotyczy oczywiście powiat i taki raport został Państwu przedstawiony i wobec tego wszyscy się na pewno z tym raportem zapoznali i wobec tego otwieram debatę nad raportem o stanie powiatu bartoszyckiego za rok 2020. Pozwolę sobie jako pierwszy zabrać krótko głos. Otóż rok 2020 był niezwykle trudnym rokiem, dlatego że był to rok, w którym szalała pandemia, gdzie były bardzo trudne i działania wymagające, niespodziewane. Pierwszy raz z takim czymś się spotkaliśmy. Bardzo ciężko było to wszystko opanować, ale myślę, że nam się to udało, szczególnie no, wielkie podziękowanie dla naszego szpitala powiatowego. Przy okazji witam panią Małgorzatę Jadczak, panią zastępcę dyrektora szpitala na naszej sesji. Serdecznie witam. Również szkoły musiały zmierzyć się ze zdalnym nauczaniem. Nasze sesje, jak też państwo pamiętacie, były zdalne. Był to trudny rok, ale wydaje mi się, że udało nam się wyjść z tego
z tych kłopotów covidowych zwycięsko. Większość nas jest zaszczepionych, bardzo dużo mieszkańców Bartoszyc, już chyba większość mieszkańców Bartoszyc też jest zaszczepiona. Wydaje się, że powoli opanowujemy pandemię, aczkolwiek proszę pamiętać, że ona nadal jest. To tyle z mojej strony na temat tej debaty. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos? A chciałbym jeszcze tylko jedno powiedzieć, że w debacie mogą brać udział mieszkańcy, ale nikt z mieszkańców się nie zgłosił do tej debaty. I teraz bardzo proszę, pan starosta chce zabrać głos. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni państwo, ja tak króciutko chciałbym tutaj takie zagaić i wprowadzić państwa właśnie w klimat tego naszego rocznego, dorocznego już w tej chwili, corocznego raportu o stanie powiatu. Otóż Zarząd Powiatu Bartoszyckiego po raz kolejny już przedkłada państwu raport o stanie powiatu bartoszyckiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2020 roku. W szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Aby cele określone w tym dokumencie mogły być zrealizowane, niezwykle ważna była współpraca wszystkich osób, instytucji, samorządów, dla których rozwój powiatu bartoszyckiego jest priorytetem. Rok 2020 był rokiem szczególnie trudnym, tak jak tutaj powiedział pan przewodniczący. Przed nami stanęło wiele zadań, a zabezpieczenie potrzeb obywateli w dobie pandemii COVID-19 wymagało podejmowania odpowiedzialnych decyzji i dokonywania trudnych wyborów. Jesteśmy świadomi, iż naszym obowiązkiem było stawianie czoła wyzwaniom zmieniającej się dynamicznie pandemicznej rzeczywistości i szukania sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów. Dzięki dobrej współpracy, rzekłbym nawet dzięki bardzo dobrej współpracy, zaangażowaniu samorządów powiatu bartoszyckiego oraz wzajemnym wsparciu finansowym w tym trudnym 2020 roku udało się zrealizować wiele nowych zadań w zakresie inwestycji drogowych, projektów społecznych czy edukacyjnych. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wzmocnił się potencjał finansowy powiatu bartoszyckiego. Realizacja inwestycji drogowych na terenie każdej gminy stała się możliwa dzięki wsparciu wojewody warmińsko-mazurskiego oraz pozyskanym środkom rządowym. Wsparcie to pozwoliło na systematyczną poprawę stanu dróg powiatowych, tak bardzo istotną dla zwiększenia przecież bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, nie tylko mieszkańców, ale także osób odwiedzających nasz powiat i przyszłych inwestorów. Działania podejmowane w 2020 roku przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego w trudnym z powodu wspomnianej już pandemii COVID-19 pozwoliły na pozyskanie funduszy zewnętrznych, także na poprawę infrastruktury placówek oświatowych. Zrealizowano projekty, w wyniku których wyposażono placówki oświatowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne, czyli tam zdalna szkoła i w tym przypadku był to zakup komputerów. Przeprowadzono drobne prace remontowe i modernizacyjne, które z pewnością przyczyniły się do poprawy warunków nauczania w placówkach oświatowych. Zarząd powiatu wiele uwagi i zaangażowania poświęcał także innym ważnym aspektom funkcjonowania powiatu, w tym między innymi bezrobociu, opiece społecznej, zdrowiu, bezpieczeństwu społecznemu. W niniejszym raporcie, szanowni państwo, uwzględnione zostały zatem wszystkie informacje niezbędne do zobrazowania ogólnej sytuacji naszego powiatu bartoszyckiego. Jako zarząd tutaj staraliśmy się po prostu sprostać nowym wyzwaniom i reagować na potrzeby naszych mieszkańców. Pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby stale poprawiać jakość i komfort życia lokalnej społeczności w naszym powiecie. Szanowni państwo, zgodnie z artykułem 30a ustęp 1, 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Bartoszyckiego raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, tak jak tutaj mówiłem, i strategii uchwał Rady Powiatu. I raport za 2020 rok został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane właśnie w ustawie.
Szanowni Państwo, ja korzystając właśnie z okazji tego przedstawiania, tego wprowadzenia do tego raportu, bo za chwilę tutaj odbędzie się, myślę, debata nad tym raportem, bo przecież robimy to też dopiero po raz trzeci i chcemy też udoskonalać formę tego raportu, więc myślę, że po dyskusji no, będą tutaj pewne wnioski zapisane, które ujmiemy oczywiście w kolejnym naszym raporcie rocznym. Ale chcę przedstawić Państwu dzisiejsze dane dotyczące naszego powiatu, bo mówimy tu o naszym powiecie. A troszkę te różne wskaźniki dotyczące właśnie powiatu bartoszewskiego w liczbach się zmieniły. I tak, ludność, Szanowni Państwo, na koniec czerwca w naszym powiecie wynosiła 57 231 osób. Kobiet w tym czasie, kobiet w tej liczbie jest 29 285 osób, mężczyzn 27 946 osób. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym to jest 62,8 osoby, jeżeli można tak powiedzieć. Ludność w wieku przedprodukcyjnym 9867 osób, ludność w wieku produkcyjnym 35156 osób, ludność w wieku poprodukcyjnym 12208 osób. Urodzenia na 1000 osób to jest 8,5 człowieczka małego. Zgony na 1000 osób ludności jest 11,3. Czyli tutaj też możemy sobie już jakby analizując te dane zauważyć, że demografia w naszym powiecie jest niedobra dla przyszłości naszego powiatu, ale myślę, że w konsekwencji również dla województwa i naszego kraju. Przyrost naturalny, dokładnie. Ja jestem za uwagą pana radnego. Słuchajcie, wszyscy, którzy mogą, to do pracy, panowie. Przyrost naturalny na 1000 osób wynosi minus 2,8. I saldo migracji takich wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 osób ludności to jest 7 osób, czyli to też nie jest tak dużo. Tak mniej więcej tutaj wyglądają te takie ważne liczby. A dodam jeszcze tutaj dane dotyczące turystycznych obiektów, na przykład noclegowych. Na terenie powiatu mamy 7. Liczba ludności na jedną przychodnię lekarską to jest 1788 osób. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 10 tysięcy ludności, słuchajcie, 9. I odpady wytworzone w ciągu roku w tysiącach ton, to jest prawie 10 tysięcy ton odpadów wytworzonych przez rok w naszym powiecie. Szanowni Państwo, realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej, Zarząd Powiatu Bartoszewskiego przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych realizuje uchwały podjęte przez Radę Powiatu. I tak w 2020 roku Rada Powiatu obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy Rady, przyjętym uchwałą Rady z dnia w roku 2019, z dnia 30 grudnia. I tak, wypełniając właśnie dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku, Rada Powiatu obradowała na 17 sesjach. Na 17 sesjach obradowaliśmy w 2020 roku i podjęła łącznie 78 uchwał. Myślę, że warto byłoby gdzieś tam się zapoznać z danymi z innych powiatów, byśmy zobaczyli, gdzie my jesteśmy, ale myślę, że pracowaliśmy intensywnie. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały starosta Bartoszewski zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, którymi są w zakresie zgodności z prawem wojewoda warmińsko-mazurski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. I zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 punkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szanowni Państwo, resztę spraw, których jest tutaj bardzo dużo, ujęliśmy właśnie w naszym raporcie dorocznym za 2020 rok. No i w tej chwili zapraszam Państwa do debaty nad tym raportem, nad opinią, ewentualnie wnioskami, które będziemy realizowali
w przyszłości. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w debacie? Proszę bardzo, zgłasza się pan radny Mucha. Bardzo proszę bardzo. Panie starosto, Wysoka Rado, odnosząc się do raportu za 2020 rok, chcę podkreślić, że ten raport jest zdecydowanie lepszy niż wykonany, sporządzony za rok 2019 i rok poprzedni. Zdecydowanie lepszy, zawiera dużo więcej danych istotnych dla radnych, dla zarządu, a także dla mieszkańców powiatu bartoszewskiego. Bardzo dużo poświęcono w tym raporcie ochronie zdrowia, czego w poprzednim raporcie było niewiele, a w poprzednim w ogóle nie było i to nam należy podkreślić na plus. Moja sugestia z poprzedniego roku odnośnie oświaty i wychowania, odnośnie oceny funkcjonowania szkół została również uwzględniona i mamy tutaj porównanie teraz wyników nauczania w poszczególnych szkołach powiatowych, jeśli chodzi o egzaminy i maturalne, to też daje obraz sytuacji, jaka w naszej oświecie powiatowej jest, które szkoły wiodą prym i jakby to nauczanie jest na bardzo wysokim poziomie, bo o tym świadczy zdawalność, a niektóre szkoły jednak te wyniki mają zdecydowanie niższe. I to są kierunki do przemyśleń, co należy zrobić, żeby ten poziom zdawalności egzaminów podnieść. Natomiast brakuje mi w tym raporcie odnośnie oświaty tutaj w punkcie edukacja i kultura informacji dotyczących zmian, które nastąpiły w oświecie w poprzednim roku. Mam na myśli zmiany organizacyjne, zmiany finansowe, tak, finansowania jednostek. Tutaj tej oceny w raporcie nie ma. Nie mamy tutaj jakby takiego podsumowania bilansu zysków i strat przeprowadzonych tych działań restrukturyzacyjnych. I to należałoby w przyszłości w raporcie też zamieścić albo przedstawić nawet Radzie jeszcze w tym roku, jak to wygląda, bo to jest informacja bardzo istotna, bo tak jak pan starosta wspomniał o tej demografii, o niżu demograficznym, który nas niestety dotyka i będziemy musieli pewnie podejmować jakieś działania w przyszłości, które spowodują, że ta oświata będzie jednak funkcjonowała dobrze i nie będzie odpływu też dzieci z naszego powiatu. W raporcie powiatu jest informacja o finansach, która mówi, że na oświaty wydaliśmy ponad 26 milionów złotych, to jest około 25% całego budżetu. Natomiast nie ma żadnej informacji odnośnie inwestycji, jakie były przeprowadzone w oświecie. Jest tylko krótka wzmianka, że były prowadzone drobne prace remontowe i modernizacyjne. No, w tej sytuacji, gdzie mamy taką infrastrukturę oświatową, to tutaj należałoby więcej informacji na ten temat również zamieścić, żeby radni też wiedzieli, jaka jest sytuacja całej bazy oświatowej, jakie były inwestycje przeprowadzone w oświatę. Z mojej strony tyle, ze względu na to, że pewnych informacji mi tutaj brakuje, ja jednak się wstrzymam od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu Grzegorzowi Musze za tę wypowiedź. Kto kolejny? Proszę bardzo, pan radny Ryszard Zduniuk prosi o głos. Proszę uprzejmie. Szanowna Rado, uzupełniając raport i wypowiedź pana starosty, przedstawię państwu jeszcze jedną rzecz dosyć ważną. Stopa bezrobocia w powiecie bartoszyckim. W kraju 6,2%, województwo warmińsko-mazurskie 10,1%, natomiast w powiecie bartoszyckim jest to 17,4%. I tu brakuje też pewnej informacji przyczyn tego wszystkiego z terenu powiatu bartoszyckiego. Ja nie mówię co do województwa i do kraju, a to się wszystko wiąże, jak państwo dobrze wiecie, co pan starosta powiedział, odnośnie przyrostu naturalnego. To może śmiesznie wygląda na dzień dzisiejszy, ale jedną rzecz państwu dodam, że w powiecie bartoszyckim i w kraju, a w powiecie bartoszyckim największą gminą pod względem obszarowym jest gmina Bartoszyce. To jest też pewne odzwierciedlenie. Przejdę teraz do
samego raportu. Chcę Państwu powiedzieć, że raport no, wskazuje pewne rzeczy, a chcę Państwu jedną rzecz powiedzieć, ponieważ jestem w komisji, czy w Radzie Społecznej przy szpitalu i rzeczy są mi znane odnośnie szpitala. Natomiast jednej rzeczy nie rozumiem i chciałbym, żeby mi wyjaśniono, a sprawa dotyczy, poczekajcie Państwo, jest taki punkt tu, edukacja czy promocja, a jest, promocja i ochrona zdrowia. No, jestem zaskoczony takim punktem z racji tego, że ochrona zdrowia to jest szpital i pozostałe jednostki, czy to niepubliczne, czy publiczne. Natomiast w samym spisie spraw brakuje jednej rzeczy, a miał być to wydział tak zwany wiodący. A sprawa dotyczy, no i przeczytam może jakie są wydziały. Jest to geodezja, gospodarka nieruchomościami, architektura, budownictwo, transport i komunikacja, ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona środowiska i przyrody. Tutaj się zatrzyma. I brakuje mi tego wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji i strategii. Ten wydział, jak mi dobrze wiadomo, miał się zająć sprawami strategicznymi. Natomiast w tym momencie tak naprawdę nie wiem, czym on się zajmuje i za co osoby, które tam są, biorą pieniądze. To mnie to zaskakuje. I chciałbym, aby ta sprawa została wyjaśniona. To jest pierwsza rzecz. Sprawa następna. Akurat tak się składa, że w tym starostwie pracowałem ileś lat i sprawozdanie, jakie składał zawsze wydział, w tej chwili to się nazywa Wydział Środowiska i Przyrody, były podawane pewne rzeczy, którymi się wydział zajmuje. Natomiast z tego sprawozdania, które tu jest, to nie jest sprawozdanie, tylko to jest zapis ustawowy, czym się powinien zajmować Wydział Ochrony Środowiska. Nie ma danych, jakie były postępowania administracyjne, jakie decyzje wydane, jakie zakończone. Mamy jeszcze tam i gospodarkę leśną, mamy gospodarkę wodną, chociaż w okrojonym składzie, bo przejęły to Wody Polskie. Brakuje tego. A w związku z tym no, powinno to być uzupełnione, tym bardziej, że powiat bartoszycki jest powiatem typowo rolniczym. To są dosyć ważne sprawy. A jedną rzecz Państwu dodam, że gleby na terenie powiatu bartoszyckiego pod względem wskaźnika waloryzacji przestrzennej są jedne z najlepszych, a w związku z tym no, powinien ten punkt być bardziej rozwinięty. Tym bardziej, że ochrona środowiska, jak Państwo dobrze wiecie, niech będzie, że ochrona środowiska w kraju jest tą dziedziną, na którą się będzie wykładało dosyć duże pieniądze. Tym bardziej mamy przed sobą Ład Polski, jak się nie mylę, i tam te zapisy z zakresu ochrony środowiska powinny być uwzględnione. I jedna rzecz jeszcze, opłaty z tytułu ochrony środowiska, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są kary, które będą nakładane z tego tytułu. Tak to wygląda. I chciałbym, jeszcze raz podkreślam, aby były sprawy z zakresu ochrony środowiska, i przyrody omawiane, czy przedstawione szczegółowo bardziej. I sprawa jeszcze jedna, która powinna być uwzględniona w tym raporcie, to prace, jakimi się zajmuje Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii. Bo z tego, co mi wiadomo, drogami się zajmuje Zarząd Dróg Powiatowych, inne, natomiast nie ma tu żadnego wspomnianego nic na temat, jakie są prace prowadzone przez ten wydział. Dziękuję. Już dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślę, że trzeba wiedzieć o tym, bo może Pan Radny o tym nie wie, że Wydział Promocji koordynuje wszystkie działania, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków w każdym wydziale. Także tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja proponuję, żeby po prostu porozmawiać z Panią Naczelnik Katarzyną Basak, która zresztą ten raport stworzyła. Za ten raport bardzo dziękuję, bo uważam, że jest bardzo dobry. A
jeśli już tak byśmy musieli robić szczegółowo ten raport, tak jak pan radny sobie życzy, to raport miałby, nie wiem, 200 stron, a nie tyle, ile ma, albo jeszcze więcej. Raport o stanie powiatu jakby z zasady mówi o bardziej takich ogólnych, a nie szczegółowych sprawach, a czym się zajmuje Wydział Ochrony Środowiska, czy to po prostu wynika z organizacji pracy tego wydziału i z zakresu zadań, które są po prostu w regulaminie starostwa. Proszę bardzo, kto z panów radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Pan Mirosław Olejnik, proszę bardzo. Pożyczyłem mikrofon, więc zadam. Skomentuję ten raport bardzo króciutko. Otóż, panie przewodniczący, wydaje mi się, że ten raport właśnie powinien być bardzo szczegółowy. Sam pan wie, zresztą pan się do tego przyczynił, przez cały rok nie mieliśmy normalnej sesji. Były to głuche, jak to powiedzieć, można powiedzieć, głuche sesje wyglądały jak głuchy telefon, gdzie w każdej najmniejszej szkole w naszej powiecie, w Polsce, potrafiono sobie zainstalować komunikator, w którym można było wymieniać poglądy na sesji, czy w szkole prowadzić lekcje. Nasz powiat akurat nie było stać na zainstalowanie takiego komunikatora, żeby radni mogli zadawać pytania, rozmawiać. Można było najwyżej napisać jakieś interpelacje, które pan przewodniczący to oczywiście sprytnie interpretował, jeszcze dodając jakiś wredny komentarz, także zdecydowałem się w ogóle nie pisać, bo to nie było w ogóle sensu. Dlatego tak praktycznie nie mamy żadnej informacji. Mieszkańcy też nie mają żadnej informacji. Dlatego ten raport powinien być właśnie szczegółowy. Może jeszcze odniosę się do słów pana starosty. To był bardzo łatwy dla was rok. Nie musieliście wysłuchiwać jakichś trudnych pytań. Wszystko się odbywało gładko, bezstresowo. I ten rok jakoś wam gładko przeszedł. Raport jest za mało szczegółowy. Nie ma w nim podstawowych informacji, takich, które byłyby ciekawe, bynajmniej dla mnie. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że żaden akt prawny nie mówi, jaki ten raport ma być, prawda? Czy on ma być bardzo szczegółowy, czy mniej szczegółowy. Ale to jest takie pana zdanie, ja to rozumiem. Wobec tego bardzo proszę, kto chciałby jeszcze zabrać. Aha, jeszcze tylko może dodam, że nikt nikomu nie bronił zadawania pytań, pisania interpelacji w ciągu tego roku. Wszystko było otwarte, wszystko można było robić. Kto chciałby zabrać głos teraz? Jeszcze raz pan radny Zdunio. Proszę uprzejmie. Ja akurat tego typu sprawozdania składałem i wiem, z czym to się wiąże. Wiem, co to jest raport, co to jest sprawozdanie, jaka jest forma tego wszystkiego. Natomiast ja wskazałem jedną rzecz, że Wydział Ochrony Środowiska, jak i każdy wydział, zajmuje się administracją. Administracja to jest wydawanie decyzji, postanowień i innych rzeczy, prowadzenie pewnych postępowań. Natomiast nie ma tu podanego to, co podałem. Ile tych decyzji z zakresu ochrony środowiska, jakie dotyczyły, czego dotyczyły i wiele innych rzeczy. To jest ważną rzeczą. Tu nie trzeba pisać jakiegoś tam wielkiego, tylko pisze się sprawy w decyzji. Tyle postępowań, tyle. Koniec. I nie ma co dyskusji. Natomiast wiele rzeczy jest też elektronicznie. Można sobie na stronę zajrzeć. Ale ten raport właśnie powinien tak wyglądać. I ja pod tym kątem to powiedziałem, żeby to uzasadnić swoje wystąpienie. Natomiast ja nie wspomniałem jeszcze, jest raport okresowy, plan rozwoju lokalnego powiatu bartoszyckiego na lata 2015-2020 i w nim też jest wiele rzeczy co pokazane, co nie zostało wykonane. A w związku z tym na tym polega raport, załącznik jest do tego raportu i to właśnie jest tematem tego punktu. A w związku z tym jeszcze raz podkreślam, gdybym się tym zawodowo nie trudnił, to bym się nie wypowiadał. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że te panów uwagi oczywiście będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu raportu w przyszłym roku. I kto z panów radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan starosta Władysław Bogdanowicz. Proszę uprzejmie. Szanowny panie przewodniczący, jak krótko na temat raportu.
Myślę, że nabieramy doświadczenia. Ten raport naprawdę jest w swoim pigułce bardzo szczegółowy. Zawiera to, co powinno być informacja dla społeczeństwa. Jest zawarta, kto się wdrożył i przeczytał. Raport to nie jest koncert życzeń, ani zawierać ma szczegółowo wszystkie zakresy działalności każdego wydziału, tylko czym się zajmowała Rada, jakie uchwały, co robiło, to wszystko jest określone i myślę, jest wizualnie pokazane, w jakiej sytuacji jesteśmy w 2020 roku w stanie powiatu. Gospodarczym, oświatowym, tu pan starosta również na wstępie przedstawił wszystko, czyli ja jestem za przyjęciem tego raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego zamykam debatę nad raportem o stanie powiatu bartoszewskiego za rok 2020 rok. Szanowni Państwo, ja myślę jeszcze, że bo w debacie mogą brać tylko radni, a więc usilnie prosi o głos pani twórca raportu, czyli pani Katarzyna Basak. Ja myślę, że w sprawach różnych ewentualnie wtedy można będzie zabrać głos. Szanowni Państwo, przystępujemy wobec tego do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Ja przeczytam tę uchwałę i podejmiemy ją po przeczytaniu. Uchwała nr 43/2004/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Na podstawie artykułu 12 punkt 6a i 30a ustęp 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu bartoszewskiego za 2020 rok, Rada Powiatu udziela zarządowi powiatu bartoszewskiego wotum zaufania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszewskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam. Jeszcze pan Mirosław. Stwierdzam wobec tego, że za udzieleniem zarządowi wotum zaufania głosowało 11 radnych. 4 radnych się wstrzymało od głosu, 2 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania. Gratuluję zarządowi. Wielkie brawa. Wobec tego możemy przystąpić w tej chwili do kolejnego punktu porządku obrad. A mianowicie punkt 7. Wystąpienia i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium. Bardzo proszę punkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020. I tu bardzo poproszę o zabranie głosu pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Panie starosto, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Koledzy, ja w imieniu własnym zarządu bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie takiej właśnie pozytywnej uchwały dotyczącej tego wotum zaufania dla zarządu. Bo krótko powiem, my pomimo tego trudnego roku lub łatwego, jak tu powiedział kolega Mirek, dla nas, no wykonaliśmy naprawdę wielką robotę.
i te liczby mówiące o ilości sesji, o ilości zarządów, to naprawdę tych nawet tak zwanych nadzwyczajnych sesji, bo sami wiecie, niektórzy z was, koledzy, się tutaj bulwersowali trochę, że to tak często, no ale sytuacja jest tak dynamiczna i była tak dynamiczna w tym okresie. Myślę, że jeszcze przez pewien okres czasu będzie, że no inaczej po prostu nie mogliśmy. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o te pozyskiwanie środków, o których tutaj tak dużo mówimy. Ja myślę, że my doprowadzimy do takiej sytuacji, że pokażemy jakby całą paletę tych pozyskanych środków i wtedy jakby to będzie w jednym miejscu, że tak powiem, to wtedy będzie to dużo bardziej widoczne i będzie widać, jaka to jest kwota wielka. I staraliśmy się naprawdę wywiązywać ze swoich obowiązków jak najlepiej. Myślę, że po części to się nam udało, znaczy po części, dużej części, bo zawsze no, są jakieś takie sytuacje, gdzie taki niedosyt czuliśmy. Gdzieś można było jeszcze może tych środków uzyskać więcej, gdzieś zrobić troszkę więcej. Nie zawsze się to wszystko udawało, tym bardziej, że utrudnione były spotkania z różnymi gremiami, które o tych sprawach finansowych decydowały. Więc można było to zdalnie, a zdalnie, jak wiecie, to też jest nie do końca taka stuprocentowa możliwość, żeby się wytłumaczyć, żeby swoje argumenty przedstawić. Także nawet jak dzisiaj tu się spotkaliśmy, to już jest inaczej, prawda? Już sobie możemy i w oczy popatrzeć i wymienić się tymi swoimi argumentami i jakby zrozumieć nawet, jeśli ktoś mówi, że coś nie gra, nie pasuje albo się z tym nie zgadza. My te wszystkie wnioski skrzętnie tutaj zanotowaliśmy, jeśli chodzi o raport, o tutaj kolegów uwagi i będziemy oczywiście to realizowali. Także tutaj, że tak powiem, wspólnie. Tam jeśli chodzi o tę oświatę, to tutaj korzystając z okazji też dopowiem, że zrobimy teraz spotkanie już, myślę, że po wakacjach zaraz, gdzieś tam początek września, może połowa września, w takim bardzo szerokim gremium, czyli praktycznie naszej całej Rady i porozmawiamy sobie właśnie przede wszystkim o tej demografii, o tej przyszłości, która nas czeka. Spróbujemy tutaj porozmawiać również z panem kuratorem, którego zaprosimy na to spotkanie. Powiemy mu swoje problemy, swoje niepokoje. Zobaczymy, co formalnie i prawnie można będzie zrobić. Może do tego czasu postarajcie się przygotować jakieś propozycje, co z naszą oświatą, bo rzeczywiście jeszcze rok, dwa, to będziemy mogli w miarę, mówię spokojnie, w tej kwestii, że tak powiem, przeżyć, kolokwialnie rzecz nazywając. Natomiast już 2023 rok to już będzie, że tak powiem, no nie chcę nikogo straszyć, ale to jest demograficzna katastrofa dla powiatu bartoszyckiego, tak? Bo to jest 276 absolwentów szkół podstawowych w całym powiecie. A my mamy 4 szkoły, tak, ponadpodstawowe, zespoły szkół, do tego jeszcze specjalny ośrodek szkolny wychowawczy. No ale zostawmy ten temat właśnie na tę naszą dyskusję, myślę, wrześniową, bo musimy zacząć już w tym roku, żeby odpowiednie wnioski wyciągnąć i przyjąć odpowiednią strategię. Z naszej strony oczywiście padną też pewne propozycje, ale będziemy oczywiście oczekiwali tutaj od panów, od kolegów również, może od naszych jakichś tam doradców, ekspertów, z którymi będziemy się posiłkować właśnie pomysłów, co zrobić dalej z oświatą. Przy czym, wiecie, to jest też problem krajowy, bo to nie tylko w naszym powiecie jest taka niska demografia. Myślę, że wiele będziemy mogli jakby uzyskać z danych wytycznych czy propozycji nawet i ministerstwa. Ale to nasza najbliższa przyszłość. A teraz, szanowni państwo, chciałbym króciutko, bo całe wykonanie naszego budżetu państwo mogliście prześledzić bardzo dokładnie, a czytanie wszystkich tych liczb i pokazywanie różnego rodzaju przesunięć to nie do końca tak do wszystkich, że tak powiem, dociera. Ale krótko. Plan budżetu na 2020 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 94 009 216 zł i 10 groszy, a z tego dochody bieżące w wysokości 85 321 729 zł i 10 groszy, dochody majątkowe w kwocie 8 687 487 zł, został wykonany w 102,6%. Natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 99 668 191 zł 26 groszy
i z tego wydatki bieżące 80 milionów 506 zł 506 654 zł 68 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 19 161 536 zł 58 groszy został wykonany w 90% 88,7. Kwotowo uzyskano dochody właśnie w wysokości 96 407 899 złotych 78 groszy i w tym dochody bieżące dochody wynosiły tutaj 85 380 000 z groszami, dochody majątkowe 11 milionów z groszami, natomiast wydatki wykonano na kwotę 88 430 000 złotych. W tym wydatki bieżące to jest prawie 74 miliony złotych, wydatki majątkowe prawie 14,5 miliona złotych. I wynikiem tego wykonanego budżetu za 2020 rok jest nadwyżka w wysokości 7 977 245 złotych 33 groszy właśnie w tym roku 2020. I tutaj w rozkładach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3 milionów 236 tysięcy z groszami, wykup obligacji w wysokości 100 tysięcy złotych, wykonano przychody. Wykonane przychody w tym 2020 roku stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3 milionów i prawie 100 tysięcy złotych, nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych w wysokości 1 271 tysięcy złotych i z kredytu długoterminowego, który opiewa na kwotę 7 700 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, stan zadłużenia powiatu bartoszewskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 28 424 200 zł, co stanowi 30,2% planowanych dochodów budżetu powiatu. W tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 28 104 200 zł. Z tytułu emisji obligacji w wysokości 320 000 zł. Tak mniej więcej wygląda nasz budżet w liczbach. Jeszcze, Szanowni Państwo, warto by tutaj powiedzieć o tym, że przyjęty uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 roku plan dochodów w wysokości 86 166 000 złotych uległ zwiększeniu tu o kwotę prawie 8 milionów i po zmianach wyniósł właśnie te 94 miliony 9 216 złotych. Szanowni Państwo, w tym okresie czasu my zrealizowaliśmy kilka, że tak powiem, ważnych inwestycji dla naszego powiatu. I tu właśnie chciałbym się skupić na tych inwestycjach, na tych wydatkach inwestycyjnych, wydatkach majątkowych, bo to świadczy właśnie o tym, o tej naszej jakby takiej proinwestycyjnej działalności. Pomimo, że ja to ciągle będę przypominał, nasz samorząd powiatowy środków własnych w zasadzie nie posiada, bo to są kwoty bardzo niewielkie i te wszystkie inwestycje, które tutaj czynimy, właśnie wymagają wielkiego wysiłku, między innymi kredytowego. Stąd te nasze kredyty, które musimy brać, szczególnie na wkłady własne. Tak? Bo wiecie, że na przykład takie drogi, których robimy bardzo wiele, dofinansowywane były głównie w proporcjach 50-50. Ostatnio otrzymaliśmy już troszkę wyższe jakby dofinansowanie, to znaczy 65%, więc to już jest pewien dla nas taki oczekiwany przez nas, przez powiaty, szczególnie właśnie element tego Funduszu Dróg Samorządowych, rządowego programu. Ale myślę, że 65% dla powiatów, które tych dochodów nie mają, to też jeszcze mało. Ja tam myślałem, że to będzie 75-80 i wtedy też byśmy sobie jakoś radzili, bo tak czy siak musimy ten kredyt brać na te wkłady własne. I tutaj chciałbym jakby przedstawić Państwu króciutko takie sprawozdanie z wykonania planu właśnie wydatków inwestycyjnych w tym 2000 roku. Tam, gdzie są to jest załącznik numer 7, strona pierwsza, jakby ktoś chciał to śledzić. Tam są pewne drobne kwoty dotyczące zakupu różnego rodzaju urządzeń do pomiaru na przykład ruchu i tak dalej. Ale to też po te 22 tysiące, 120 tysięcy, 17, 28, też to stanowi
no, dużą, dużą, że tak powiem, kwotę. I teraz z tych takich ważniejszych inwestycji, jest to załącznik numer 8, też strona pierwsza naszego budżetu. I to dotyczy tutaj szczególnie właśnie tych naszych dróg, w które powiat w modernizację, w przebudowę jest bardzo mocno zaangażowany, bo wiemy, że infrastruktura drogowa to nie tylko, że tak powiem, dobry humor naszych mieszkańców, ale też i inne spojrzenie przyszłych inwestorów na nasze tutaj, na tę część naszego kraju, ponieważ jak Państwo widzą, ościenne miasta w jakiś taki dość dynamiczny sposób z różnych powodów się rozwijają, a my leżący gdzieś tu pod samą granicą, no mamy pewien problem, ale spróbujemy, ile będzie można, tyle środków pozyskamy i tyle będziemy też inwestowali. W to oczywiście, w swoje zadania oczywiście, chociaż też działamy na niwie współpracy ze wszystkimi samorządami w naszym powiecie. Taką najważniejszą, to Państwo wiecie, jest budowa tej przeprawy mostowej, która w przyszłym roku no, ma być zakończona. I tutaj nasz powiat, pomimo takiego właśnie budżetu, ani innego, oczywiście dołożył te swoje 4 miliony do całej tej inwestycji, którą tak na barki wzięło miasto no, i pan marszałek ze środkami unijnymi. I myślę, że jest to taka naprawdę inwestycja najistotniejsza tutaj w naszym regionie, która nie tylko jakby uzupełni nasze bezpieczeństwo, czy wychodzi naprzeciw zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa takiego fizycznego wręcz, bo jak Państwo wiecie, wszystkie służby łącznie ze szpitalem, z SOR-em, ze strażą pożarną, w tej chwili już nawet z policją, bo to też jest też taka nasza jakby tutaj inwestycja, nowa komenda powiatowa, jedna z większych, prawda, i najlepiej w tej chwili wyposażonych, są po stronie, drugiej stronie Łyny i ten komunikacja, widzicie sami, że bez żadnych nawet przypadków, wypadków, to w godzinach 14.30, 16.30 to jest bardzo trudna i czasowo, no i myślę, że i wiele nerwów kosztuje nie tylko naszych mieszkańców, a jeżeli coś by miało się wydarzyć i miałyby te samochody ratownicze przejeżdżać, no to to już jest pewien problem. I ta nasza przeprawa mostowa naprawdę nam tutaj bardzo porządnie, że tak powiem, załatwi tę sprawę bezpieczeństwa. Ale rozmawiamy dalej z panem burmistrzem o jeszcze jednej takiej przeprawie, już może tylko w jedną stronę zobaczymy, jednokierunkowej, ale też chcemy jeszcze trzeci taki most na Łynie jakby tutaj wybudować. No i mielibyśmy wtedy, myślę, już to bezpieczeństwo w pełni zagwarantowane. Ale wracajmy do naszych tutaj jakby inwestycji, do naszych dróg. Więc tu chcę wskazać na taką drogę, jak drogę powiatową. Oczywiście ja już nie będę czytał tych numerów, ale Państwo wiecie, tam na trasie Kowalewo-Łędławki w miejscowości Grzęda wykonaliśmy, zakończyliśmy tam inwestycję, która warta jest 1 858 000 zł. Przebudowaliśmy drogę powiatową Dęby-Toprzyny. To też jest kwestia 6 730 000 zł. No rozbudowa w ogóle drogi powiatowej Woryny-Wiewiórki, to tutaj mamy przygotowanie do tego, ale też są kwoty wydawane na dokumentację, tak. Istotne jest również dla nas kwotowo zmiana użytkowania tego budynku w Tolko na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, jak Państwo wiecie. Ono już rozpocznie działalność w tym roku. Też nas to oczywiście kosztowało 460, prawie 5 tysięcy złotych, ale cieszymy się, że taka instytucja powstaje. Ona jest w tej chwili w trakcie tworzenia i już szybkiego, że tak powiem, inicjowania funkcjonowania, rozpoczęcia działalności przez tę placówkę. No jest to oczekiwana przez mieszkańców, myślę, że nie tylko Bartoszyc, placówka dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby przebywać w tej placówce przez 8 do 8 godzin w ciągu dnia. No, takiej instytucji nie mamy na dzisiaj i myślę, że to jest wyjście naprzeciw właśnie osobom, które bardzo na to liczą, że taka instytucja powstanie i będzie im bardzo pomocna. Kolejna sprawa to jest taka pomoc finansowa właśnie powiatu w stosunku do tej naszej przeprawy drogowej. Myśmy to rozłożyli, te 4 miliony na 2 lata, w związku z czym w 2020 roku była kwota tych 2 milionów i ona jest tam w budżecie jakby zawarta.
Jest kolejna sprawa przebudowy odcinka drogi gminnej na ulicą Łyną. No to jest ta współpraca właśnie z miastem nad Łyną, gdzie te 500 tysięcy złotych przeznaczyliśmy właśnie na, zgodnie z życzeniem jakby tutaj pana burmistrza i Rady Miasta. Pamiętacie, pożyczyliśmy kiedyś tam na płace dla oświaty. No dzisiaj chcę powiedzieć, że oświata, jeśli chodzi o finanse, stoi w miarę dobrze. No nie chcemy mówić, że myślimy, że ten rok nie będzie takim przykrym rokiem, jeśli chodzi o te kwestie i budżet nasz te wszystkie sprawy udźwignie. Więc tutaj te 500 tysięcy jest jakby zwrócone w formie tej właśnie dotacji na przebudowę tego odcinka nad Łyną. Wsparliśmy oczywiście również i tu i policję, bo to ten fundusz wsparcia policji i tam chodziło o zakup radiowozu na potrzeby właśnie komendy powiatowej, to też jest prawie 57 tysięcy złotych. Tutaj na fundusz wsparcia przeznaczyliśmy dla komendy powiatowej Straży Pożarnej też 30 tysięcy złotych. No, przeznaczyliśmy dotację celową dla szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II, to też jest 250 tysięcy złotych. Oczywiście dotacje celowe na zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz profilaktykę COVID też dla naszego szpitala, to niby kwoty nieduże, ale to jest też 35 tysięcy złotych. I tak, szanowni państwo, kolejne tam dla zespołów ratownictwa medycznego 99 tysięcy, no to są kwoty, które jak dodamy, policzymy, to są już miliony tych naszych wydatkowanych środków na te właśnie inwestycje. Teraz państwo wiecie o tych drogach również, które tutaj będziemy, chodzi o to, że dokończymy ten trzeci etap tych dróg do Sępopola, czyli tutaj Turcz-Sępopol. Przez Liski będziemy mieli skomunikowanie z Sępopolem, rzeczywiście dwie drogi eleganckie, bo przez Witki i tutaj, prawda, przez Liski z tamtej strony, przez Smolankę, więc to już jest bardzo istotne. Z Bisztynkiem jesteśmy skomunikowani bardzo dobrze, z Górowem już też będziemy, bo państwo już pewnie widzicie, że ta wojewódzka droga w zasadzie nie jest jeszcze oddana do użytku, ale już jest tam przejezdna i byłem bardzo zdziwiony, bo wyjechałem tak jak zwykle, zakładając, że to będzie minimum pół godziny, no bo przez Bezledy, prawda, i tak dalej, to się okazało, że ja tam byłem 17 minut i byłem, proszę tego nie nagrywać, i byłem w Górowie, bo to naprawdę zmienia zupełnie jakby postać rzeczy i w tej komunikacji z naszym bardzo zaprzyjaźnionym miastem w powiecie. Także takich działań podejmujemy naprawdę dużo i wszędzie, gdzie się tylko da, uwierzcie tutaj zarządowi, no wchodzimy w różne możliwe porozumienia i z samorządami naszymi, bo bardzo dobrze nam się współpracuje w tej chwili z samorządami, szczególnie z gminą Bartoszyce, z gminą Sępopol, z gminą Bisztynek, no nawet z gminą przecież i Górowo, i Ławeckie, chociaż tam były różne takie drobne niedomówienia, ale w tej chwili tam jest chyba największa inwestycja, jeśli chodzi o tę drogę, prawda, Wiewiórki, tam Woryny. I do tego naszego senatorium, mówię naszego, bo to przecież w powiecie bartoszyckim też będzie leżało. Mówimy o tej nowej wsi Górowskiej. Także tego typu działania są podejmowane przez zarząd. Staramy się wykorzystywać różne możliwe źródła i będziemy to robić do końca, że tak powiem, naszej działalności, no i ewentualnie sprzyjającej koniunktury politycznej w naszym kraju. To możemy wam tutaj przyrzec, bo chcemy też, myślę, po tej kadencji jako Rada, jako radni, no pozostawić naszym następcom, że tak powiem, coś, czego może nie będą mogli przebić, tak? Bo ja państwu tu obiecuję, że policzymy te środki, które wpłynęły tutaj do nas, o które się staraliśmy, zewnętrzne środki na te wszystkie nasze działania i zobaczycie, że to będzie taka kwota, że tylko nieliczne powiaty mogły takie kwoty zdobyć. Także ja bardzo serdecznie tutaj dziękuję, absolutnie rekomenduję Wysokiej Radzie nasz ten budżet i proszę właśnie, żeby udzieliła nam tego absolutorium. Mówię tu o zarządzie. Jeśli są jakieś takie bardziej szczegółowe pytania, to jest z nami tutaj twórczyni tego naszego budżetu, główna sprawczyni tych wszystkich pozytywnych zmian i nie tylko, i tego, że jesteśmy w stanie, mogliśmy być, opanować szczególnie oświatę, jeśli chodzi o finanse. Pani skarbnik Teresa Śliwczyńska, to gdyby były jakieś pytania, to jest absolutnie do dyspozycji. Ja na tym chcę skończyć, raz jeszcze właśnie rekomendując i stawiając wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi z tytułu
z budżetu, przyjęcia budżetu za 2020 rok. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Oczywiście dyskusja nad tym jest przewidziana troszeczkę później, także wtedy ewentualnie, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie starosto. A teraz chciałbym poprosić pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Ireneusza Rogowskiego, o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu Bartoszycach za rok 2020. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panowie starości, szanowni radni. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za rok 2020 w sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia jednostki. Komisja rewizyjna w składzie: Ireneusz Rogowski, przewodniczący, Robert Pająk, sekretarz komisji, Wiesław Kurach, członek komisji, Mirosław Olejnik, członek komisji, Ryszard Zduniuk, członek komisji. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bartoszyckiego działa na podstawie artykułu 16 ustawy o samorządzie powiatowym i Statutu Powiatu Bartoszyckiego na posiedzeniu dnia 30 maja 2021 roku rozpatrzyła i dokonała oceny przedłożonej przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego sprawozdanie realizacji budżetu powiatu za rok 2020 na podstawie sprawozdania Zarządu po wykonaniu budżetu za 2020 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożeniu przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego sprawozdanie wykonania budżetu powiatu za rok 2020, sprawozdanie finansowe, informacje o stanie mienia, analizy i badania sprawozdania RB, porównania danych zawartych w sprawozdaniu zbiorczym ze sprawozdaniami jednostkowymi, sprawozdanie w sposób szczegółowy i czytelny przedstawia realizację dochodów i wydatków oraz planów inwestycyjnych. Powiat bartoszycki wywiązał się również z zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, który obliguje jednostki do zbilansowania dochodów i wydatków bieżących nie tylko na etapie planowania, a także jej wykonywania. Powyższy artykuł mówi między innymi, że na koncie roku budżetowego wykonania wydatki bieżące nie mogą być wyższe. Nic? Niż wykonane dochody bieżące podwyższe budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, w których mowa w artykule 5 ustaw 1 podpunkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020. Ponadto sprawozdanie zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku. Komisja Rewizyjna w wyniku analizy sprawozdań zbiorczych RB28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 stwierdziła, że powiat bartoszycki nie posiada zobowiązań wymagalnych za rok 2020. W wyniku analizy wyżej wymienionych materiałów i uzyskania stosownych wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przy realizacji budżetu Zarządu Powiatu kierował się zasadną celowością, legalnością, rzetelnością i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu bartoszyckiego za 2020 rok. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok i informacje o stanie mienia i w związku powyższym występuje z wnioskiem do Rady Powiatu Bartoszyckiego o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu bartoszyckiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za ten wniosek. Jak państwo wiecie, budżet za 2020 rok podlega również ocenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i chciałbym teraz przedstawić państwu uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej i bardzo proszę o to pana wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Krzysztofa Łuszczyka. To są te dwie uchwały. Bardzo proszę o przedstawienie tych uchwał. Uchwała RIO
4.01.20/115/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2001 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez przewodniczącego zarządu powiatu bartoszyckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, opiniuje pozytywnie przedłożone przez przewodniczącego zarządu powiatu bartoszyckiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uzasadnienie. W dniu 30 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała nr 94/254/2021 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody powiatu bartoszyckiego w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia. W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok. Analizując przedmiotowe sprawozdanie, skład orzekający stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 102,55% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące stanowią 100,07% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 88,73% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 91,84%. Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 7 977 245,33 zł. Skład orzekający stwierdza, że zgodnie z artykułem 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Skład orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest dochody i wydatki budżetu powiatu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Ponadto skład orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. I druga uchwała. RIO 4 myślnik
01/20-205/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia absolatorium Zarządowi Powiatu w Bartoszycach z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bartoszycach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Uzasadnienie. W dniu 1 czerwca 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bartoszycach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Skład orzekający, dokonując analizy przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach rozpatrzyła między innymi sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2020 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu w Bartoszycach za 2020 rok, sprawozdanie finansowe powiatu bartoszyckiego za 2020 rok, informację o stanie mienia powiatu. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach, działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2020 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego absolutorium. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu gminy przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego za 2020 rok i spełnia wymogi wynikające z artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wobec powyższego skład orzekający postanowił jak w sentencji. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Bardzo dziękuję za przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak widzicie Państwo, te uchwały są, te opinie są pozytywne. Wobec tego otwieram dyskusję na temat budżetu za rok 2000, na temat realizacji budżetu za rok 2020. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Mirosław Olejnik prosił o głos. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu klubu radnych Koalicja Obywatelska chciałbym króciutko podsumować nasze wnioski dotyczące właśnie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Otóż rzeczywiście wszystkie, jak ja to mówię, słupki, tabelki zgadzają się, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Rzeczywiście wszystkie wykonania i są zgodne z przepisami prawa. Ale co prawda raport, o którym rozmawialiśmy w poprzednim punkcie, nie jest w tym punkcie, ale on jak gdyby troszeczkę zdeterminował do właśnie dyskusji nad absolutorium właśnie w jego kontekście. Otóż te wszystkie uwagi, o których powiedziałem i moi koledzy powiedzieli dotyczące raportu, jednak mają jakiś związek, nawet może nie jakiś, ale duży związek z opinią o tym, czy będziemy głosować nad absolutorium dla Zarządu Powiatu. Ponadto, i to też właśnie wiąże, wszystko może wiąże się z tym raportem,
brakuje nam wielu informacji dotyczących oświaty, inwestycji, DPS-ów. Krążą w eterze, powiecie, różne plotki na temat różnych sytuacji w DPS-ach po świecie. My tego po prostu nie wiemy. Nie wiemy, co się dzieje. Nie ma też informacji dotyczących jakichś szczegółowych inwestycji. Kluczową kwestią w ocenie pracy zarządu są jednak finanse, inwestycje. Otóż z przedstawionych dokumentów wynika, że nie wykonaliście Państwo, zarząd, poważnych inwestycji. Chociażby na ulicy Lipowej 1 600 000, tylko wykonano, wydano tylko 121 tysięcy tam w zaokrągleniu oczywiście. No i rażącym jak gdyby przykładem niegospodarności, tak to nazwę, jest niewykonanie, a właściwie niedofinansowanie inwestycji drogowej na terenie gminy Górowo-Jaworzno, Bukowiec-Kandyty, gdzie gmina wiejska wzięła na siebie obowiązek, przejęła tą drogę na czas inwestycji od powiatu, bo jest to nasza droga powiatowa. Poświęciła dużo czasu, środków, sił, napisała program. Program został pozytywnie zaopiniowany, przyjęty, otrzymano dofinansowanie, a powiat nie dołożył swego udziału. No proszę Państwa, ja słuchałem dokładnie tego, co Pani Wójt mówi na ten temat. 300 tysięcy, a mieszkańcy nie mają drogi. Jest mi bardzo przykro, że Zarząd Powiatu tak postępuje z mieszkańcami Bukowca, Kandyt i innych miejscowości. Poza tym ta droga i te wszystkie drogi, które są połączone z tą drogą, są w fatalnym stanie. Niezrealizowanie inwestycji, którą ktoś za nas chciał wziąć i zrealizować, no jest dla mnie karygodne. A tu się dowiadujemy, że nadwyżka 7 milionów. 300 tysięcy i ludzie by jeździli w porządną, fajną drogą. I tłumaczenie, że Pani Wójt nie zadzwoniła, to nie jest żadne tłumaczenie. Nie po to wzięła ona od nas tą drogę, jak gdyby wydzierżawiła na czas tej inwestycji, żeby teraz, żeby później nie dofinansować tej 1/4 drogi. Dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo przykra sprawa. Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, być może te wszystkie zapisy, które są w dokumentach, są zgodne z prawdą, nie wątpię, ale rzeczywiście brak tej naszej komunikacji wynikającej już, nie wiem, z jakiegoś dziwnego zachowania związanego z brakiem organizowania sesji, na których nie mogliśmy mieć tego bezpośredniego kontaktu, żeby wymienić poglądy, żeby dopytać. Często pytają mi mieszkańcy o różne sprawy, powiem nie wiem, ja na sesji mogę tylko patrzeć i słuchać to, co wy chcecie powiedzieć. Nie, a pisanie tych wniosków do was, no, było bezsensowne, co zresztą odczuł na swojej skórze ostatnio pan Grzegorz, którego odsądzano od czci i wiedzy. No i nie ma możliwości się obronić nawet. Ale już to nie będę się dłużej wyzłośliwiał na ten temat, panie przewodniczący, bo to tak się nie robi. Generalnie budżet jest wykonany, wszystko niby gra, tylko czegoś tam brakuje, jakiegoś takiego serca i takiego jakiejś przebojowości, jakiejś takiej do czegoś, co wymagane jest od zarządu powiatu, który no, za to wszystko odpowiada. Przy dwóch etatowych członkach zarządu, staroście, wicestaroście, którzy sobie zarabiają w najwyższej kwocie, którą przyznali też koledzy właśnie z klubu, który w tej chwili rządzi. Od was się wymaga no, jakiejś takiej pracy, a nie administrowanie budżetem, żeby jakoś tam było, słupki się pododawały, wszystko gra. Dzięki Bogu są jeszcze inwestycje, które udało się zrealizować, chociażby drogowe. Tutaj chciałbym podziękować do pana Karola Łomeckiego, który rzeczywiście w tych sprawach drogowych jest tu osobą bardzo kompetentną i dba o to, żeby te drogi i przygotowuje wszelkiego rodzaju
wnioski, które często są dofinansowane. Panowie starostowie, szanowny zarządzie, nasz klub będzie się wstrzymywał, jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu bartoszyckiego za rok 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, jeśli można, to chciałbym tutaj też powiedzieć dwa słowa, że źródłem wiedzy dla radnego nie jest tylko to, co jest na sesjach, to, co radny dostanie w sprawozdaniu, to, o czym się informuje na BIP-ie, prawda, czy tylko źródłem wiedzy dla radnego o tym, co dzieje się w powiecie, jest również jego własna aktywność. Także radny nie powinien siedzieć tylko w domu i czekać, aż mu się dostarczy wszelkie informacje, ale radny powinien czasami pofatygować się do starostwa, zajść do wydziału, zapytać się, co robicie, jakie są zadania, jakie macie problemy, co się dzieje i takie mówienie, że nie wiemy czegoś tam, prawda, to jest takie troszeczkę dziwne, dlatego że radny powinien też wykazywać pewną aktywność, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji o tym, co się w starostwie dzieje, a nie czekać, aż starostwo go poinformuje o tym, co jest. Taka moja uwaga. Kto z panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Przybysz, proszę uprzejmie. Ja bym chciał tutaj temat podjąć akurat absolutorium. To będzie się tak łączyło i z absolutorium, i z raportem. To trzeba poprzeć parę rzeczy, które są robione i wykonywane, takie te inwestycje drogowe plus to, co widzimy w raporcie, ile jest inwestycji w szpitalu, to jest jeden wielki plus. I za to trzeba było tam dziękować. Ale tutaj jest taki jeden temat, który pomijamy od początku kadencji, to jest oświata. Mam nadzieję, panie starosto, że tak jak pan mówi, że we wrześniu będziemy się spotykali. Ja trzymam pana za słowo, ale przypominam o tym, że na koniec poprzedniej kadencji już wiedzieliśmy mniej więcej, ile będzie osób, jak to będzie wyglądało. I mija trzeci rok naszego urzędowania, naszego radzenia i nie mieliśmy żadnego spotkania na temat naszej oświaty. Mówimy i wiemy o tym, że za dwa lata będzie 250-270 dzieci. Ile z tych dzieci zostanie, ile tej młodzieży zostanie w tych naszych szkołach. Więc mi się wydaje, że tu jest taki jeden wielki minus. Nie rozmawialiśmy i panie przewodniczący, tutaj też do pana przytyk taki mały, bo pan potrafi strofować tutaj. Pan też na początku kadencji obiecywał, że będzie pan organizował i będziemy się spotykać i będziemy radzić na temat oświaty. Nigdy się nie spotkaliśmy i nie radziliśmy. Ja wiem, że jest osoba odpowiedzialna za oświatę, że są dyrektorzy i chwała im za to, że to wszystko ogarniają, że sytuacja finansowa jest w porządku, ale to, że się nic nie dzieje w szkołach z inwestycjami i jest coraz mniej dzieci, to jest jeden wielki minus. Ja w tym roku znam kilka dzieci, które po skończeniu szkoły podstawowej nie zostają w naszym powiecie, tylko idą dalej. Rozumiem, że są różne systemy nauki, zainteresowania, że może to nie spełniamy, ale to jest wielki minus, więc z całym szacunkiem. Jestem za inwestycjami, za innymi rzeczami, ale to jest minus. Proszę bardzo, czy kto chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Grzegorz Muchał, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja odwrócę do tego, co pan przed chwilą powiedział odnośnie zaangażowania aktywności radnych. Ja chciałbym panu przewodniczącemu też przypomnieć, że do biura rady wpływają różnego rodzaju pisma adresowane Rada Powiatu Bartoszyckiego. I dowiadujemy się często o takich pismach gdzieś kuluarowo, czy gdzieś tam pocztą pantoflową, a pan przewodniczący nie wypełnia podstawowej roli, żeby radnych z tym pismem zapoznać. Nie każdy mieszka w Bartoszycach i ma możliwość przyjść do Rady Powiatu w danym czasie, nie wiedząc nawet, że takie pismo jest. Dla pana bardzo prostą czynnością jest wydać polecenie do pracownika biura rady, żeby takie pismo skserować i w systemie sesja przekazać, ewentualnie poinformować SMS-em, że takie pismo wpłynęło. Każdy miałby możliwość zapoznania się i wiedziałby, jaka jest sytuacja, jakie pisma wpływają. Tak jak tu wspomnieli koledzy, krążą plotki odnośnie szkół, domów pomocy społecznej, ostatnio odnośnie Młodzieżowego Domu Kultury. I tych informacji brakuje. Brakuje wyjaśnień, brakuje spotkań.
żeby sobie takie rzeczy omówić, przedstawić i żebyśmy my mogli przedstawić takie informacje również opinii publicznej, bo my sami nie wiemy, co mówić. Zawsze odpowiadamy, nie wiemy, bo nikt nas o tym nie informuje, tak? Zarząd podejmuje jakieś dyskusje, podejmuje decyzje, uchwały. Dopiero dowiadujemy się o tych uchwałach na sesjach. A kontakt nasz z mieszkańcami, z wyborcami jest dużo częstszy i nie mamy możliwości, żeby się w jakiś sposób w tym temacie wypowiedzieć. Dlatego tutaj też apeluję o aktywność pana przewodniczącego również w kierunku radnych, żebyśmy byli dobrze doinformowani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, to pan radny w tej chwili potwierdził to, co ja powiedziałem, że obowiązkiem radnego jest również przyjście do starostwa, można zajść do biura rady, gdzie wszystkie pisma, które przychodzą do radnych, nie są tajne, nie są ukrywane, tylko leżą na wierzchu i każdy radny może to przeczytać i bardzo proszę tak robić. No, bycie radnym to nie jest tylko przychodzenie na sesję, ale również aktywność między sesjami. Pan starosta Bogdanowicz prosi o głos. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, nie chciałbym się tutaj odnosić indywidualnie do każdego wypowiedzi, bo każdy ma takie prawo wypowiadać się. Chciałbym tylko informacyjnie na temat oświaty, że cały czas jest dyskusja, cały czas jest każdy zarząd, każdy jest odnośnie oświaty. Jeśli ktoś chce się zająć oświatą, interesować się, więc i na komisjach, szkoda, że nie uczestniczą radni z koalicji w obradach komisji, bo prawie ich nigdy nie ma na komisji, więc tematy są zawsze do omówienia i wrócimy, tak jak tutaj padło, myślę, jeśli jest zainteresowanie, to trzeba rozmawiać i cały czas rozmawiamy. To, co dzisiaj pan starosta przedstawiał, chyba cała informacja o zarządzie, to była oświata, oświata i jeszcze raz oświata. Tutaj odnośnie pana wypowiedzi pana przewodniczącego, pana Mirka, no to wprowadza pan chyba celowo w błąd na temat drogi, bo pan dobrze zna drogę. Myślę, że przedstawimy panu już, bo jest taka możliwość, dokumentacja na następnej sesji odnośnie drogi Bukowiec-Kandyty. Dosłownie mogę powiedzieć, że pan kłamie w to, żeby odwrócić sytuację, tak jak dzisiaj jest w rządzie, żeby winny jest kto inny, nie ten, co zawinił. No ale to jest pana decyzja, dokumentacja jest, możemy wszystko panu to udokumentować. Nie była to nasza inwestycja, więc nie mogliśmy tego dokonać. Wykonywała to gmina, tą inwestycję, bo była droga przekazana. Ona dostała na to środki, więc nie wprowadzajmy. No ale to pana decyzja. Odnośnie to, że droga nasza była przekazana. To, kto realizuje, że droga nasza, to panie radny. Dokumentację pan utrzyma, jako pan chce. I tu jest, to nie można wprowadzać ludzi w błąd. Odnośnie tego serca, to ja myślę, do tanga trzeba dwojga. Jeśli normalna taka sytuacja przychodzi, to nie ma tak, że pan ma pretensje, że ktoś do pana się nie otwiera. Informacja jest pełna. Mimo tej sytuacji, jakie przez rok mieliśmy, 20 covidowy, no, to nie od nas zależna była, ale kto chciał się dowiedzieć czegoś, interesował się, obojętnie sprawie, był przyjęty, informacja była pełna i o tej drodze pana już informowałem dokładnie chyba trzykrotnie, ale pan do dzisiaj się nie zapoznał z dokumentacją. Nie przyszedł pan, żeby się osobiście zapoznać z tą dokumentacją. I dzisiaj pan publicznie wprowadza pan w błąd i radnych, i jeszcze mieszkańców. Za drogę, nas też była żal, że ta droga nie jest dzisiaj i robimy wszystko, żeby tą drogę zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan starosta prosi o głos, proszę. Ja też chciałem tutaj odnieść się do tego tematu poruszonego przez Mirosława dotyczącej inwestycji na Lipowej, ten 1 600 000, który jest przewidziany do końca roku. Otóż jest w tej chwili już rozpisany przetarg. Nie wiem, dosłownie jutro, pojutrze on ma się zakończyć na oferty wykonawcze. No i do końca roku zrealizujemy to. Także tutaj proszę się nie obawiać, wszystko będzie w najlepszym porządku. Kwestia, szanowni państwo, też poruszonych tych zarobków starostów. No, my jesteśmy gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o zarobki w powiecie bartoszyckim. Więc proszę tak nie mówić, że my tu zarabiamy najwięcej, bo jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście są to pewne rzeczy handlowe, że tak powiem, i trzeba się z tym pogodzić, że nie można tego w jakiś ten sposób bezpośrednio upubliczniać. Ale nasze dochody nie są tajemnicą. Natomiast inne osoby pracujące w różnych instytucjach zarabiają od nas dużo więcej. No. I proszę tak nie mówić o tych
tych wielkich pieniądzach, bo dzisiaj te 6 tysięcy, że tak powiem, to na rękę, to nie są jakieś takie duże środki, które pozwalałyby tu na nie wiem, na jakieś no, wyjątkowe szaleństwa, tak? Także dajmy sobie spokój, bo nikt nikomu niczego nigdy nie wytykał i zostawmy temat zarobków. Wiecie Państwo, że był taki moment, kiedy nastąpiło ustawowe obcięcie poborów o 2000 zł zarówno posłom, jak i samorządowcom. I jednocześnie w naszym roku akurat tak się zdarzyło, że spadliśmy poniżej 60 tysięcy mieszkańców jako powiat i też w tabelach to było prawie 1600 zł. Więc myśmy w tym jednym roku, powiedzmy sobie, stracili 3600 zł brutto. Tak? No to nie mówcie, że to są takie nie wiadomo jakie tam zarobki na dzisiaj. No jest jak jest. Każdy chce no, funkcjonować i jakoś normalnie żyć. A przy sprawowaniu funkcji, powiedzmy, starosty, wicestarosty, jakichś dodatkowych członków zarządu, to też są i dużo większe, że tak powiem, wydatki związane właśnie z pracą nawet. Bo Państwo, zauważcie jeszcze jedną kwestię. My jako urzędujący funkcyjni, gdzieś tam podpadamy na przykład Izbie o Rzecznikowi Finansów Publicznych, to podpadamy jako, powiedzmy, starosta, ale już jakby poniesione koszty i kary, to płaci Zbyszek Nadolny, powiedzmy sobie, a nie starosta, więc z własnej prywatnej kieszeni. To są takie różne dziwne historie, które no, wpływają na to, że te nasze zarobki wcale, i ja się tego nie wstydzę tutaj mówić, wcale nie są takie wysokie, jakbyście tu chcieli Państwo to przedstawiać, bo to, ja mówię, to są kwoty 6,5 tysiąca złotych na rękę i tak to mniej więcej wygląda na dzisiaj. I myślę, że dajmy sobie spokój z tymi zarobkami. Powiadam, jesteśmy pod końcem pierwszej dziesiątki w powiecie pod względem zarobków. Kolejna sprawa to te rozmowy o oświacie, że niby trzeci rok, bo tu Marcin, prawda, mówiłeś. No, też prawda, tylko że, no wiecie, COVID spowodował to, co spowodował. Kontakty były takie, jakie były. No zawsze jest tak, że jak masz do przodu jeszcze, powiedzmy, te 5 lat, że tam dopiero po 5 latach coś się dzieje, to człowiek jeszcze tutaj próbuje, no, mieć jakąś nadzieję, że to będzie wszystko dobrze. Natomiast już teraz, kiedy wiemy, że w 2023 roku będzie to, co będzie, te 276 absolwentów, a z tego 20-30% jeszcze zawsze wyjeżdża z naszego powiatu, więc ich tam rzeczywiście zostanie około 250, no to tu już musimy się brać za to już teraz, czyli te, myślę, że wyprzedzenie takie dwuletnie pozwoli nam na jakby wypracowanie tutaj stanowiska i tego, co mamy dalej robić, no bo tutaj już grają różne czynniki i formalno-prawne, tak, i sugestie pewnie rządowe, i sugestie kuratora, no bo oni też nad tym pracują, bo muszą znaleźć jakieś rozwiązanie dla całej Polski. Także tutaj spokojnie będziemy naprawdę się spotykali. Teraz myślę, że ten COVID nie wróci, ta czwarta fala do nas, do Bartoszyc, i będziemy mogli się spotykać. I ja myślę, że na te odpowiedzi, które tutaj pan Grzegorz mówił, że brakuje pewnych odpowiedzi, ja myślę tak, bo gdybyście to złożyli na przykład na piśmie, tak, o tej oświacie, no bo to są rzeczy, o których się tylko dyskutuje na razie, no nie ma decyzji, więc wszystko byśmy wam powyjaśniali, no bo to nic nie jest tajemnicą. Ja mogę na którejś kolejnej sesji wszystko wam powiedzieć, jakie są nasze zamierzenia zarządu, no bo zarząd jest za to odpowiedzialny, tak naprawdę za bieżące funkcjonowanie szkół i oświaty, ale też jakie na przyszłość decyzje chcemy, powiedzmy, podejmować. I zarówno w stosunku do Młodzieżowego Domu Kultury, jak i do Domu Pomocy Społecznej, z którymi jest podobna sytuacja jak z demografią w szkołach. Po prostu brakuje tam pensjonariuszy, a za pensjonariuszem idą dotacje, idą pieniądze. I teraz zauważcie, kiedy my występujemy do pana wojewody, żeby nam pomógł te DPS-y jeszcze utrzymać chociaż do końca roku w związku z brakiem środków, no to pan wojewoda nam jeszcze obcina swoje środki, no bo nie mamy tylu pensjonariuszy. No i to tak właśnie działa. No, będziemy teraz mieli kolejne spotkanie tutaj z dyrektorami, którzy nam relacjonują dosłownie co tam 2 tygodnie, co miesiąc, jak sprawy wyglądają, i podejmiemy już ostateczne decyzje, żeby ewentualnie do końca roku to utrzymać, ale potem będziemy też podejmować decyzje jakieś takie już inne. No, mam nadzieję, że nie drastyczne, jeśli chodzi o zamykanie, tylko przekształcanie poszczególnych DPS-ów, bo jeśli byśmy jeden z naszych DPS-ów, 4 DPS-ów funkcjonujących w naszym powiecie, powiatowych, bo są gminne, gminy w gminie Górowo, no razem jest 7, a 8 się buduje. Więc ja myślę, że na ten czas, no
jest tego dużo. Chwała za to, że staramy się opieką otoczyć naszych seniorów, ale no, na to wszystko potrzebne są środki, których jakby w naszych budżetach nie ma. Ale myślę, że sobie z tym poradzimy, bo jeśli będzie taka potrzeba, to powiedzmy przekształcając jeden, nie wiem, na przykład w hospicjum czy w jakąś opiekę paliatywną, jesteśmy w stanie zapewnić pozostałym, że tak powiem, tych przenosząc oczywiście pensjonariuszy, czyli taką stuprocentowe obłożenie. I tak to mniej więcej w tym kierunku będziemy szli, ale to też będziemy rozmawiali o tych kwestiach. Tu też muszą się wypowiedzieć eksperci, no bo to są problemy nie tylko powiatu bartoszyckiego, ale naprawdę całego kraju na dzisiaj. Jeśli chodzi o DPS-y, to przewidywana jest taka prognoza, że za 3 lata ten trend może się odwrócić i stąd, no bo starzejemy się. Tak jak widzieliście z tych danych, które podawałem nawet w naszym powiecie, to jednak jest tutaj duża liczba osób już starszych i to z każdym rokiem, prawda, będzie nas przybywać. W związku z tym nie ma tu nic do ukrycia i będziemy, mogąc się już spotykać bezpośrednio, będziemy się spotykać. I w każdych kwestiach proszę mówić, proszę dzwonić, proszę pisać. I będziemy do dyspozycji, także, a wasze rady naprawdę są dla nas bardzo ważne i istotne, bo wiecie, jak co 17 głów, to też nie jedna czy dwie, no taka jest prawda, tak? A każdy z państwa, z panów właściwie to, no interesuje zawsze was jakby troszkę inna dziedzina, inne zagadnienia i to jest istotne, że będziemy mieli wasze opinie i będziemy realizowali to, co będzie można dla nas wszystkich najlepsze. Także dziękuję. Proszę pan Jerzy Szarejko. Ja jako członek zarządu może dopowiem, że nie było takiego zarządu, żebyśmy nie omawiali spraw oświaty. Tak też i na komisji. Ile komisji było, zawsze właśnie problemy jakieś związane z oświatą. No, szeroko dyskutowaliśmy i omawialiśmy. Także tutaj też nie widzę tego zarzutu, że nie można, że to pomijamy czy coś. Proszę też osądzić tak sprawiedliwie to wszystko. To ja tylko to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Stapaj prosił o głos. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, no, bardzo się cieszę, że oświata to ważny punkt nas wszystkich. I jakby przede wszystkim no, skończył się ten bardzo trudny rok szkolny, nie tylko dla instytucji, ale przede wszystkim dla szkół, dla rodziców, dla uczniów i tutaj przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, że ten rok szkolny był fajny, w miarę fajny. A z racji tego, że tyle mówi się o świecie, o różnych historiach, o różnych wypowiedziach, miałem o to zapytać trochę później, ale już jak już wywołaliśmy oświatę, więc panie starosto, żeby już jak jest już pan przy tym temacie, to bardzo bym prosił się o odniesienie do tego wszystkiego, co jednak ostatnio jest w przestrzeni publicznej, kwestii zamykania, łączenia. Dlatego, że proszę uwzględnić również to, że wielu nauczycieli, którzy pracuje w tych wszystkich naszych 4 jednostkach, naprawdę miał bardzo trudny rok i jeżeli słyszy, że ktoś tam mówi, że jedno szkołę zamykają, jedno włączają, to na pewno nie jest fajnie, dlatego myślę, że panie starosto jest pan odpowiednią osobą, która mam nadzieję uspokoi to wszystko i mam nadzieję, że te zaplanowane spotkania będą faktycznie prawdziwymi spotkaniami, a nie tylko spotkaniami, w którym mamy się tylko dowiedzieć. Także panie starosto, jeżeli mógłby pan dosłownie odpowiedzieć kwestii właśnie tych jednak, mam nadzieję, nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej dotyczących likwidacji łączenia niektórych naszych jednostek edukacyjnych. Ja myślę, szanowni państwo, to jest dyskusja nad budżetem, a problem, który pan poruszył, bardzo istotny i ważny, nie mówię, że nie, to raczej jest temat na sprawy różne. Także ja tak myślę, że ja odpowiem. Dobrze, w sprawach różnych, byśmy dokończyli kwestię absolutorium, tak? Właśnie, ja przypominam, że my dyskutujemy nad budżetem. To jest dyskusja nad budżetem, który minął za 20 rok, nad realizacją budżetu. Pan Mirosław Olejnik, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no muszę się odnieść do tych słów, które powiedział Pan Wicestarosta i Pan Starosta. Jeżeli chodzi o Lipową, może zacznę od prostszej sprawy. No być może tak jest, że w tym roku, ale my mówimy o budżecie zeszłorocznym, w którym były zapisane takie środki, a nie zostały wykonane. No i wszystko.
były, a nie zrobione. Ja od razu może powiem, że te środki były pozyskane z Funduszu Inicjatyw Lokalnych i te środki miały dwuletni okres jakby spożytkowania, wykonania. W związku z tym my, przeznaczając na ten moment te 1 600 000 właśnie na modernizację naszej ulicy Lipowej, tego wspaniałego budynku, mieliśmy taką świadomość, że to się przesunie na ten rok ze względów takich, że trzeba było naprawdę dobrze przygotować, chcieliśmy dobrze przygotować projekt, bo ten stary, który na bazie którego tak miała być przetarg ogłoszony, okazał się już na dzień dzisiejszy, no bo to był z 2008 roku projekt. Musiał być zmodernizowany, musiały być zmienione pewne dane, wymogi w stosunku do projektu, bo już są inne przepisy i w stosunku do takich budynków. W związku z tym to trochę trwało. No wiecie sami panowie, że to tak jest. No ale środki naprawdę nie przepadło, bo to jest dwuletnia jakby możliwość ich wykorzystania. I w tym roku to spokojnie zrealizujemy za chwilkę i czekamy tylko, kto się zgłosi do tego przetargu, jaka firma będzie to wykonywać. No właśnie o tym będziemy mówić pewnie za rok. A jeżeli chodzi o tą drogę nieszczęsną, tak powiem, to Państwo teraz to nie wiem, Pan używa takich wielkich słów, kłamstwo. Niech Pan mi powie, w którym miejscu ja kłamię. Droga Kandyty Bukowiec jest powiatowa? Jest powiatowa. Pani wójt podjęła się zadania naprawy tej drogi. Żeby tą drogę naprawić, czyli ona przejęła tą jak gdyby inicjatywę, to jak pan wie, a może pan nie wie, to trzeba na ten czas przekazać tą drogę. Panie radny, ale to trzecie, też bym proponował w sprawach różnych, bo to... Po trzecie, to faktem też jest, że wy odmówiliście przekazania 300 tysięcy, czyli połowy tego wkładu samorządu. No i kropka, no gdzie to kłamstwo? Jakieś fanaberie między wami, jakieś niedoporozumienie, to już mnie nie interesuje. Mieszkańców interesuje ten asfalt, który tam miał być, kropka. A to, że pan się nie dogadał z pani wójt to dokładnie wyjaśniła. To ona miała inicjatywę, to ona chciała zrobić naszą drogę. Jakby panu chciał ja naprawić, jakbym ja chciał panu naprawić samochód i pan by jeszcze powiedział, że ja panu nie dam nawet 5 zł, niech pan mi naprawi i odda ten samochód, no to jest... Szanowni oczywiście. Państwo, ja przypominam, to jest także dyskusja proszę nie mówić o jakichś kłamstwach. Ale jeszcze pan starosta... Ale jeszcze nie skończyłem, panie przewodniczący, jeżeli pan przerywa mi w środku. Proszę. Nie, już właściwie kończę, bo to nie ma sensu chyba mówić o rzeczach oczywistych. No każdy widzi, co się dzieje. No. Nie mamy drogi przede wszystkim i wszystko na ten temat. Proszę, pan starosta. Ja tylko chciałbym się odnieść tutaj do, bo jak pan przewodniczący wspomniał, że rozmawiamy o budżecie i tylko krótko powiem, że tej drogi w budżecie nie mamy zapisanej, więc pan tutaj różne rzeczy wciska do budżetu i tu jest kłamstwo, bo nie mamy tego w budżecie i dlatego nie realizowaliśmy tej drogi. Proszę pana bardzo, jeszcze raz, proszę przyjść, zapoznać się z dokumentacją. To, co już panu mówiłem trzeci czy czwarty raz. I takie wprowadzanie przy omawianiu budżetu w tej chwili, którego nie mieliśmy zapisane w budżecie, więc nie może ani tutaj zarząd, ani pan starosta, ani pani skarbnik przekazać żadnych pieniędzy. Gdzie, bo to nie są pieniądze, które tam sobie trzyma pan starosta, czy gdzieś ich przekażemy, bo tu jest droga jakaś, tam jakiś odcinek, tam jakiś chodnik. To musi być wszystko zapisane w budżecie. Tego w budżecie nie ma. I to pan, dlatego no pan mówi, mówimy o budżecie, no w którym nie ma tej inwestycji, a pan chcesz omawiać przy budżecie inwestycje, która nie została wykonana za 2020 roku. Kiedy jej nie było, to nie mogliśmy jej wykonać. Proszę się zapoznać z dokumentacją. Bardzo bym prosił, panie. Przyjdzie pan, zapozna się z dokumentacją, jaka jest na ten temat tej drogi w naszym budżecie. Dziękuję bardzo. Ja bardzo bym prosił, nie dyskutujmy na ten temat już więcej, dlatego że tak jak pan starosta powiedział, tej drogi nie ma w budżecie, a my dyskutujemy o budżecie. Także panie radny, jeśli można w sprawach różnych ewentualnie, proszę. Nie, tylko jedno zdanie. No, nie ma tej drogi w budżecie. Można by ją wprowadzić przy waszych 100 różnych sesjach zwoływanych nadzwyczajnie. W panie takich sprawach zwoływaliście sesje nadzwyczajne, a w takiej sprawie, żeby ludzie mieli drogę, jakoś wam się nie chciało. Panie radny, jak pan będzie kiedyś starostą, to pan tak zrobi. No tak, to prawda. Ja tak zrobię. Wybuduję no, drogę. Właśnie. Czy ktoś jeszcze chciałby? Jeśli nie widzę, to zamykam dyskusję na temat realizacji budżetu za 2020 rok.
I przechodzimy do punktu 8, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Tu chciałbym od razu powiedzieć, że wczoraj odbyła się komisja budżetowa i wszystkie opinie o uchwałach są pozytywne. Czy pan przewodniczący komisji chciałby zabrać głos w tej sprawie? Panie przewodniczący, Wysoka, wczorajszym odbyło się spotkanie komisji w sprawie tych wszystkich projektów uchwał, o których pan tu wstępnie wspomniał. Było obecnych na spotkaniu 5 członków komisji. W większości tych projektów uchwał, o których będziemy zaraz, które będziemy za chwilę procedować, jest opinia pozytywna. 4 członków głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego już przy poszczególnych uchwałach nie będę pytał o opinię komisji, bo ona jest po prostu znana. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego do punktu A, do podjęcia uchwał. Punkt A, zatwierdzenie sprawozdań finansowych powiatów oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Przeczytam uchwałę. Uchwała numer 43/2005/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 2020 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 6 ustawy i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdania finansowe powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych jest za? Stwierdzam, że 11 radnych uchwałę przyjęło, więc Rada Powiatu uchwałę przyjmuje. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały, którą również przeczytam w całości, bo jest bardzo ważna. Uchwała numer 43/2006/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. Na podstawie artykułu, i tutaj jest podstawa prawna, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Punkt drugi. Sprawozdaniem finansowym. Punkt trzeci. Opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i o wniosku Komisji Rewizyjnej. Punkt cztery. Informacją o stanie mienia powiatu. Punkt piąty. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Punkt szósty. Opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz po przeprowadzeniu dyskusji i jawnego głosowania Rada Powiatu Bartoszyckiego udziela Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego absolutorium za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. Proszę chwilę poczekać, bo to ważna sprawa. Thank you.
Szanowni Państwo, ponieważ tutaj jesteśmy sami faceci, to ja bym bardzo serdecznie poprosił pana przewodniczącego, o przekazanie tej wiązanki kwiatów naszej pani minister od finansów. Także pani Tedesco, ja też, dobrze, to chodźmy razem, bo to jest osoba, która ma wszystkich finansach najmocniejszych. Także pani Tedesco, serdecznie chciałbym pani podziękować za taką skromną wiązanką kwiatów. I proszę być zdrowym i być nam jak ja tak może w skrócie, ja chciałam całej Radzie podziękować za współpracę tegoroczną, bo to jest zasługa Państwa przede wszystkim. A ja technicznie to zajmuję się, to jest moja praca. Także jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo serdecznie za docenienie mojej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również gratuluję panu staroście, panu wicestaroście, całemu zarządowi. Chociaż tak mało brakowało, w następnym budżecie musielibyśmy zapisać za zakup nowego monitora, ale całe szczęście jakoś udało się, że nie upadł mimo mojej niezdarności. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego do kolejnych uchwał. Już muszę popatrzeć dokładnie, która to uchwała, już mam. Kolejna uchwała to są zmiany w statucie powiatu. Otóż, Szanowni Państwo, komisja statutowa po ostatniej sesji spotkała się jeszcze raz i po dyskusji postanowiła jeszcze raz przedstawić Wysokiej Radzie projekt zmian w statucie. Ten projekt otrzymali wszyscy radni i jeśli Państwo pozwolicie, to poddam ten projekt pod głosowanie. Tak, jeszcze jakiś wniosek, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, ja chciałbym się odnieść do proponowanej tutaj propozycji zmian statutu powiatu bartoszyckiego. Otóż na poprzedniej sesji, gdzie był procedowany ten projekt, ja wystąpiłem z wnioskiem formalnym o zdjęcie go wtedy z porządku obrad z jednej przyczyny, że ten projekt nie został omówiony na komisjach. Przewodniczący komisji w mojej ocenie powinien zrobić posiedzenie połączonych komisji, żeby radny przedstawić wszystkie zaproponowane zmiany. Dlatego był mój taki wniosek, żeby to odłożyć w czasie, przedyskutować wszystkie proponowane zmiany, a dalej idący wniosek był po to, żeby głosować poszczególne zmiany indywidualnie, bo z nie wszystkimi możemy się zgadzać. Co do zasady, większość z proponowanych zmian jest słusznych i usprawni to pracę i Rady, i Zarządu Powiatu. To są bardzo dobre zmiany, ale są też zmiany, z którymi się zgodzić nie mogłem. Pan Przewodniczący w zdalnej sesji wypowiada się, że Radny Mucha czegoś nie rozumie. Radny Mucha ma prawo nie rozumieć, jeżeli pewne rzeczy nie zostały Radnym przedstawione, omówione, a niektóre zapisy są dalej nieprecyzyjne, niezrozumiałe albo można je dowolnie interpretować. I chodziło mi tylko o to, żebyśmy sobie pewne zapisy doprecyzowali. Zaproszony zostałem na moją prośbę na posiedzenie Komisji Statutowej. I chciałbym zapytać Przewodniczącego Rady, w jakim celu zostałem zaproszony na posiedzenie tej komisji, bo Pan Przewodniczący na początku posiedzenia stawia wniosek formalny o przegłosowanie proponowanego projektu uchwały bez jakiejkolwiek dyskusji. Pytam się, czy chciał mnie Pan upokorzyć, ośmieszyć, w jakim celu zostałem zaproszony. Gdyby nie Radny Pająk, to nie miałbym możliwości zabrania głosu i odniesienia się do moich tutaj uwag i spostrzeżeń co do jeszcze
konieczności pewnych zmian w statucie. Niektóre sugestie, które zaproponowałem, komisja uznała za nieistotne. Oczywiście one nie mają wielkiego wpływu na sam statut, bo są zgodne z prawem. Natomiast w sensie zapisów poprawnej polszczyzny, w mojej ocenie w niektórych punktach jeszcze są niedoskonałe i należałoby je poprawić. W związku z tym, że większość tych zmian jest, no jest słuszna, natomiast z niektórymi zapisami dalej się nie zgodzę, a także zmianami, które powodują wykreślenie pewnych punktów w statucie, na przykład interpelacji i zapytań radnych, gdzie w paragrafie 13 ustęp 1 mówi się, że radni mają prawo zgłaszać interpelacje na sesji. Nie ma takiej możliwości po wykreśleniu tego punktu. Ja nie chciałbym, żeby to była kwestia dowolności przewodniczącego rady, czy udzieli głosu w sprawie interpelacji, czy nie, żeby to był zapis, który jest zapisany w statucie. Dlatego będę głosował, wstrzymując się nad tym projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście pan radny był na sesji i prawdą jest, że zaproponowałem od razu przegłosowanie, ale nie przegłosowaliśmy, tylko odbyła się dyskusja. Pan radny też brał udział w tej dyskusji i ostatecznie komisja postanowiła przedstawić Radzie ten projekt i ten projekt jest w tej chwili Radzie przedstawiony. Oczywiście pan radny ma prawo się nie zgadzać z tą propozycją, to jest pana prawo, ale tak jak powiedziałem, o tym zdecyduje cała rada. Proszę bardzo. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno zdanie dotyczące wypowiedzi pana przewodniczącego na którejś z sesji. Pan przewodniczący wskazuje, że ja byłem członkiem komisji statutowej i sam dobrowolnie zrezygnowałem. Pan przewodniczący otrzymał szczegółowe uzasadnienie mojej rezygnacji i trochę niestosowne jest wtedy w tym momencie wytykanie, że ja zrezygnowałem z pracy w tej komisji. Pan przewodniczący doskonale wie, jakie były motywy mojego zaprzestania pracy w tej komisji i źle to po prostu wybrzmiało, więc dla tych, którzy nie wiedzą, jakie były motywy, można odsłuchać sesję rady, gdzie tą rezygnację złożyłem, bo chciałem w tej komisji działać od początku aktywnie i myślę, że ten statut przeczytałem wielokroć dłużej, do przodu, do tyłu, wielokrotnie więcej niż niektórzy z tutaj z członków komisji, więc te uwagi w stosunku do mojej osoby były niestosowne. Zresztą deklarowałem swoją pomoc jeszcze w pracy nad projektem tej uchwały po tym, gdy ta uchwała zeszła z porządku. Dziękuję. Dziękuję. No, abstrahując od pana motywów, faktem jest, że pan zrezygnował. W każdym bądź razie jeszcze pan Mirosław Olejnik, proszę. Panie Boże. To głośno. Panie Przewodniczący, no logicznym by było, już tutaj nie wnikajmy w szczegóły, ale logicznym byłoby głosowanie nad każdym punktem, no bo ja mogę się nad jednym punktem nie zgodzić i wydaje mi się, że jest zły, a drugi punkt mogę poprzeć. No więc jeżeli zmusza mnie się do głosowania nad punktami wszystkimi razem, no to nie jest jakiś właściwy sposób stanowienia prawa. Czy to jest wniosek pana? Tak, to jest mój wniosek, żeby głosować wszystkie poprawki indywidualnie, więc część zagłosujemy za, część przeciw, albo to przenieść na następną sesję i wtedy już przedyskutować to na komisjach i na komisjach przegłosować. Albo to konkretnie wniosek jest o co? Proponuję przenieść to na następną sesję, porządnie to przedyskutować w komisjach, każdy punkt przegłosować wtedy będzie mogli... Ale konkretnie, bo pan mówi albo, ja w tej chwili nie będę wiedział, co mam poddać pod głosowanie. Panie przewodniczący, no jest pan po to przewodniczący, żeby pan wiedział, co zrobić. Jak się ja, mówi, to niech pan przegłosuje jedno albo drugie. Ale wniosek pan formułuje, ja chciałbym przegłosować pana wniosek. Wnioskuję o przeniesienie... Proszę ściśle sprecyzować pana wniosek. Proszę, wnioskuję o przeniesienie tego punktu na kolejną sesję i przedyskutowanie tego w komisjach dokładnie punkt po punkcie i przegłosowanie tego, może już nie wtedy nie na sesji, ale dobrze, na komisji. Wniosek ten poddam pod głosowanie. A jeszcze pan starosta prosił o głos. Panie przewodniczący, jest porządek obrad, który był zatwierdzony i dziś już nie ma teraz w tej chwili składania jakby wniosku zdjęcia z porządku tego. Ja bym proponował, tak, zgadzam się jest z tym. Dalej idący, przegłosować złożony przez komisję wniosek o przegłosowanie, co jest zgodne z porządkiem obrad.
tej uchwały odnośnie zmian w statucie. To jest mój wniosek jeszcze. Właśnie, ja powiem, ale to jest ten wniosek. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że porządek obrad został przegłosowany i w tej chwili już jest za późno na taką zmianę. Proszę bardzo. W porządku obrad nie jest napisane, w jaki sposób będzie głosowane. Więc głosowaliśmy. Ja głosowałem w takiej wierze, że będzie to pytam pana, szczególne. Dlatego pytam pana jeszcze raz o sprecyzowanie wniosku. Bo wniosek o to, żeby odłożyć to do następnego głosowania, to jest wniosek dotyczący zmiany porządku obrad. No ja już wniosek złożyłem, jeszcze mogę powtórzyć 7 raz. Proponuję w związku z tym, że nie wiedzieliśmy, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że nie będzie to tak robione, że głosujemy każdy punkt po kolei. No jak można głosować, nie wiem, nad wszystkim. Nawet wystarczy zobaczyć, jak obraduje Sejm czy Senat. Ale ma pan problem ze sprecyzowaniem wniosku konkretnie. Bardzo proszę ten wniosek sprecyzować i będziemy go, jeśli będzie zasadny, jeśli będzie prawidłowo złożony, będziemy go głosować. No proponuję, żeby przenieść to na kolejną sesję. Nie może pan takiego wniosku złożyć, dlatego że, że ten wniosek dotyczy zmiany porządku obrad, a porządek obrad został już przyjęty. Także... Panie przewodniczący, jeśli mogę, bo nie możemy głosować nad czymś, nad czym nie ma. Jakimi byśmy wnioskami głosowali w tej chwili? Bo ja tutaj nie widzę. Komisja nie przedstawiła żadnych wniosków w tym i nad czym mamy głosować. Po drugie, nie jest to żaden wniosek ani formalny pana radnego w tej chwili, zdjęcie z porządku obrad. Ja wnoszę jeszcze raz. Przejdźmy do porządku obrad i proszę o przegłosowanie, panie przewodniczący, projektu uchwały. W związku z tym, jeśli nie zostanie przegłosowany, to znaczy, że nie zostanie przyjęty, to będzie nieprzyjęty. W związku bo to dyskusja widzę i w tym kierunku idzie, co na poprzedniej sesji. Komu się tam parę punktów nie podoba w statucie, była rozmowa szczegółowo z pan przewodniczący, był kolega radny Pająk. Dyskutowaliśmy jeszcze ponownie nad różnymi zmianami. Te zmiany, które były przez pana radnego Muchę, zostały jakby wszystkie ujęte, które wcześniej były składane. Po dyskusji zostały wszystkie ujęte, więc nie rozumiem, nad jakimi wnioskami możemy w tej chwili, tutaj pan radny zgłasza, głosować nad wnioskami, ale nad czym? Nie sprecyzował ani tych wniosków, nad którymi mielibyśmy głosować, bo te wszystkie wnioski zostały zawarte w projekcie uchwały, te zmiany dokonują zmian w statucie. No, dyskutować, aby dyskutować, to myślę, nie ma sensu. Komisja przedstawiła, po to została powołana. Jeśli nie przyjmie Rada tego, to dalej będzie pracować i komisja nie zakończy swojego działania. Tak to widzę. Dziękuję bardzo. Dobrze. Życzę pan radny Stuniuk. Wysoka Rado, jak się przysłuchując temu wszystkiemu, to nie wiem, kto za co odpowiada. Kto jest przewodniczącym komisji statutowej? Ja. Pan jest. A w związku z tym do przewodniczącego komisji statutowej należy przedstawienie wszystkiego, co jest w statucie, jakie dokonane zmiany. To jest podstawą. Ale to jest pana interpretacja tylko. A w związku z tym na sali jest radca prawny i niech się wypowie w tym momencie, czy można wnioskować, tak jak tu pan radny kolega przed chwilą zgłosił wniosek o przesunięcie tego punktu na następną sesję, czy na dzisiejszej sesji to omawiać. Słuchajcie państwo, to nie jest to tak, jak się komuś wydaje. Ja ten statut przeglądałem. Jest wiele rzeczy. Ale czy czytał go pan, czyli pan panie przewodniczący, ja nie jestem pana uczniem, żeby mnie pan pouczał. Szkoda, a w związku z tym, wie pan co, czasami jak ja patrzę na pana, to się zastanawiam, co pan tu robi? No niech pan wybaczy. Ja panu jedną rzecz przeczytam w tym punkcie. Co należy do przewodniczącego? Przewodniczący organizuje pracę Rady. Amen. I to jest paragraf 10 statutu. To, co pan tu robi, to pan wyprowadza ludzi w jakiś tam błąd. I niech pan tego nie robi, bo nie na tym to polega, żeby dokonywać coś, co ma sens, przecież ten statut będzie opracowany dla następnej Rady. A w związku z tym proponuję, nie wiem jak tu pan, jak kolega się zachowa, natomiast do pana należy przedstawić punkt po punkcie, w tym punkcie to zostało zmienione. I tak to wygląda. A to pan nie czytał tych zmian? Jest to sesja, na której trzeba te sprawy omówić. Dziękuję.
A ja powtórzę jeszcze raz, radny ma obowiązek i prawo zapoznać się ze wszystkimi informacjami. Pan starosta jeszcze, bardzo proszę. Ja rzeczywiście tutaj, pan radny Zduniuk skierował swoje słowa do pana mecenasa, ja też za chwilę pana mecenasa jakby poproszę o zaopiniowanie tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, a przede wszystkim o to, że jest w porządku obrad zmiana statutu, zmiany w statucie Szpitala Powiatowego imienia Pawła II w Bartoszycach i to musimy przegłosować. Szanowni Państwo, no przecież powołaliśmy do tego celu komisję statutową, która pracowała, tak? Gdzie pracowali radcowie prawni, gdzie pracowała pani sekretarz. I jest tego efekt. Są protokoły, są wszystkie inne, gdzie udział braliście i wy też w tym. Więc na dzisiaj jest przedstawiony do głosowania, do zatwierdzenia statut po wszystkich zmianach. Czyli myślę, że tu nic dziwnego się nie dzieje, kiedy przegłosujemy. Jeżeli będą jakieś jeszcze uwagi, komisja statutowa może się zebrać w każdej chwili, można będzie zmienić cokolwiek, ale to już następnym razem. No musimy pracować na statucie, który wydaje się, przynajmniej dla nas i dla tutaj osób, które to tworzyły, dla komisji statutowej, właściwy na dzisiaj. Także panie mecenasie, czy ja to dobrze to rozumiem? Proszę państwa, jak rozumiem, problem sprowadza się do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie i tego, że myślę, że nie ma takiego problemu. Ale to widzę, nie rozumiem. Dać mikrofon. I tego, czy uchwała powinna obejmować wszystkie zmiany blokowo, czy też być? Jak rozumiem, problem sprowadza się do tego, czy uchwała powinna być blokowo i zawierać wszystkie zmiany proponowane do uchwalenia, czy też winna to być uchwała oddzielna dla każdej ze zmian. Proszę Państwa, przepisy w żaden sposób tego nie regulują. Projekt uchwały został przygotowany w sposób blokowy, a zatem zawiera wszystkie proponowane zmiany. I jak tutaj zaznaczył Pan Radny, prawem każdego radnego jest oddanie głosu. Jeżeli którakolwiek ze zmian w jego ocenie jest niewłaściwa, ma prawo zagłosować blokowo przeciwko. Komisja zdecydowała o takiej formule uchwały i ona żadnego z przepisów ustawy nie narusza, bo tak jak powiedziałem, to do wyboru Rady zależy, czy uchwała będzie podejmowana w takim czy innym kształcie. Projekt przedstawiony pod obrady ma kształt blokowy i taki może być dzisiaj tylko procedowany zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec wysłuchania opinii prawnej poddaję wobec tego uchwałę, której tytuł przeczytam. Uchwała nr 43 łamane na 2007-2021 roku Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu. Nie będę czytał całej uchwały, bo ona jest dość długa, tych zmian jest dość sporo. Przeczytam tylko uzasadnienie. Otóż do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu Bartoszyckiego. Statut powiatu Bartoszyckiego został uchwalony 26 października 2018 roku. Potem był zmieniony jeszcze 29 marca 2019 roku. Obecna propozycja wprowadzenia zmian w statucie podyktowana została potrzebą uporządkowania istniejących zapisów w sposób czytelny i w pełni zrozumiały. W celu dokonania korektów zapisów statutowych Rada Powiatu Bartoszyckiego powołała komisję statutową, która przygotowała zaproponowane w projekcie zmiany. O ustroju powiatu stanowi jego statut. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego usystematyzowanie formalno-prawne istniejących w nim regulacji jest niezbędne. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne, celowe i konieczne. Tyle uzasadnienia. Wobec tego poddaję pod głosowanie ten projekt statutu w sprawie, projekt uchwały w sprawie zmian statutu w powiecie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą teraz procedujemy? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 10 radnych było za tą uchwałą, z kolei 5 się wstrzymało, 2 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła zmiany w statucie powiatu.
Przechodzimy do kolejnej uchwały wobec tego. Tym razem kolejne zmiany statutowe, ale tym razem sprawa dotyczy szpitala naszego powiatowego. Przeczytam uchwałę, czyli uchwała numer 43/2008/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian statutu Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Paragraf pierwszy. W statucie powiatu, w statucie Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach, tak przyjętego uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Tutaj następuje numer w sprawie nadania statutu szpitala, tam dziennik ustaw i tak dalej. W rozdziale czwartym zatytułowanym Gospodarka Finansowa wprowadza się następujące zmiany. Paragraf punkt A, paragraf 22 punkt 5 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie punkt 5 będzie brzmiał tak. Usług gastronomicznych, w tym polegających na wytwarzaniu gotowych posiłków oraz napojów. W punkt B, w paragraf 22 punkt 8 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie usług hotelarskich. C, do paragrafu drugiego dodaje się punkt 9 i 10 w brzmieniu dziewiątka związanej z handlem detalicznym, w tym w szczególności artykułami spożywczymi, chemicznymi, przemysłowymi w ramach bufetu szpitalnego. Punkt 10 usług cateringowych. Statut w nowym brzmieniu otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeśli ktoś by nie wiedział, to jest pani dyrektor szpitala, ale widzę, że wszystko jest jasne. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania. Wobec tego rozpoczynamy głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem zmian statutu Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach? Kto jest za? Tak. Widzę jakieś zamieszanie, bo może żebyśmy później tego się nie przegapili, bo jakieś tutaj jest zamieszanie, może państwo tutaj pani dyrektor przedstawi, bo chyba jest jakieś małe zamieszanie. Poczekali chwilę. Jakiś problem jest? Znaczy tak, jeżeli mogę dodać na... Ale pani dyrektor do mikrofonu bardzo proszę. Albo... Tutaj dam. Dzień dobry, szanowny pan przewodniczący, szanowni państwo radni. Tutaj jeszcze w punkcie 11 miało być dopisane usług utrzymania czystości. W punkcie którym? W punkcie 22, w punkcie 11 miał być dodany punkt 11 po usługach cateringowych. Punkt 11. Tak, bo to było też na Radzie Społecznej usług utrzymania czystości. Czyli rozumiem, że to jest błąd. Po prostu, bo w pierwszej wersji myśmy w opinii był tak wysłana, później myśmy niech pani jeszcze... pani powie jeszcze jak. Usług utrzymania czystości. Usług? Utrzymania czystości. Utrzymania... czystości. Czystości. Czy my to musimy przegłosować? No to myślę, że to błąd chyba jakiś czysty. Jeśli nie, pisarski. Jeśli... Czyli jako autopoprawka po prostu, tak? Dobrze. Dobrze. W takim razie przypomnę, że w punkcie 11 dodajemy usług utrzymania czystości, żebyśmy po prostu wiedzieli, nad czym głosujemy. Skoro tak, to wobec tego przystępujemy do głosowania. Pani dyrektor, jeszcze raz zapytam, czy teraz jest wszystko ok? Dobrze. Przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o projekt przedstawiony na materiałach, które dostaliśmy na sesji, jest ten punkt 11. Czyli to po prostu błąd. Nie ma żadnego problemu. Ale jest już wszystko w porządku. Wiem, pan Robert Pająk, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Pan rady ma tutaj u nas otwarty załącznik. W załączniku to jest. W głównym tekście uchwały tego nie ma. Dlatego proszę to, co pani dyrektor mówiła, dopisać to po prostu w głównym tekście uchwały w pierwszym, w załączniku wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Czyli co, no, dopisujemy to? Czyli krótko mówiąc, główny
ogólny tekst uchwały, ustęp pierwszy, litera C, do paragrafu 22 dodaje się punkt 9, 10 i 11 o brzmieniu. Tak, tak, tak. 9, 10 i 11. O brzmieniu. I tam poniżej dopisać 11. 11 i punkt 11 usług utrzymania czystości. Czyli teraz jest wszystko jasne, możemy zacząć głosować, tak? Dobrze, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem zmian statutu Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach? Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto z panów radnych jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Jeszcze pan Mirosław. Ja jestem za. Dobrze, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę o zmianie statutu powiatu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 43 łamane na 2009 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bartoszewskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Szlak Świętej Warmii. Na podstawie artykułu i tak dalej wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Bartoszewskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Szlak Świętej Warmii z siedzibą w Olsztynie. Punkt drugi, projekt statutu stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, na przedstawiciela powiatu bartoszyckiego wyznacza się starostę bartoszyckiego. Punkt trzeci, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy, mam nadzieję, przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Szanowni Państwo, zakończyliśmy w tej chwili już przegłosowywanie uchwał. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. I w sprawach różnych zgłasza się pan Piotr Stapej. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, już zadałem to pytanie, ale skoro w sprawach różnych, więc Panie Starosto, bardzo proszę o odniesienie się do, mam, czy albo potwierdzić, albo zaprzeczyć, prawda, tym informacjom dotyczącym, że już zostały podjęte decyzje związane z włączeniem, likwidowaniem szkół. Także szczególnie po tym trudnym roku to albo proszę uspokoić nauczycieli, albo potwierdzić, że coś w tym jest, tak? Także bardzo proszę, panie starosto, jeżeli mógłby pan się odnieść. Młodzieżowy Dom Kultury ostatnio jest na topie. Lotek bardzo dobry. Dobrze, ja króciutko, bo oczywiście tutaj jakichś odpowiedzi zawiłych nie będzie. Oczywiście, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych propozycji łączenia, likwidacji, zmiany nawet struktur wewnętrznych szkół. Oczywiście gdzieś może w dalszym etapie będziemy to o tym wszyscy tutaj rozmawiali. Natomiast na dzisiaj nie są tylko decyzje dotyczące powołań i powierzania stanowisk dyrektorom, bo jak Państwo wiecie, no taka zaistniała trudna sytuacja na przykład w szkole podstawowej numer, w zespole szkół ponadpodstawowych numer 2, że pani dyrektor złożyła rezygnację i musimy tam powierzyć obowiązki. Wykorzystujemy tutaj do tego ustawę covidową, która pozwala nam do 2 września właśnie na takie powierzenie funkcji pełniącej obowiązki osobie, ale to musi być wicedyrektor. W związku z czym tak właśnie postępujemy, stąd te uchwały tam o opinie i tak dalej, bo już na ocenę nie byłoby czasu, gdybyśmy chcieli to w formie konkursu przeprowadzić. W związku z czym na kolejny rok będą stanowiska powierzone. Osoby, tam ja czytałem dzisiaj w tym naszym sprawozdaniu, pani Kazimierczuk-Szpura wyraziła zgodę na tę funkcję i myślę, że w przyszłym roku no, podejmiemy decyzję o konkursach. Chyba że, tak jak mówiłem, nasze spotkania przyniosą tutaj no, zmiany jakby decyzji w stosunku do naszych wszystkich czterech szkół.
Tu jeszcze wracając do Młodzieżowego Domu Kultury, fakty tutaj są tylko takie, że zarówno jakby miasto i gmina Bartoszyce wyraziły jakby swoją wolę i zainteresowanie, że gdyby byśmy w przypadku jakichś zmian, połączeń dotyczących Młodzieżowego Domu Kultury czynili te nasze właśnie kroki w tym kierunku, to te oba samorządy są bardzo zainteresowane właśnie pozyskaniem tych budynków z terenem. Przy czym miasto Bartoszyce, pan burmistrz, on widzi tutaj, ma bardzo ciekawą wizję rozwoju takiego centrum kultury dla całego powiatu, powiedzmy sobie w jednym miejscu, bo i Bartoszycki Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury, ale to jest tylko na razie wola jakby wyrażona przez Radę, deklaracja taka Rady Miasta i dalej nic się jeszcze z tym nie dzieje, więc też o tym będziemy spokojnie rozmawiali. No to jeżeli będzie taka, powiedzmy, zajdzie taka potrzeba, albo będą jakieś korzyści dla wszystkich stron. A jeśli chodzi o pana wójta, to chciałby to właśnie pozyskać ten cały obszar łącznie z nieruchomością budowlaną, najprawdopodobniej na przedszkole, żłobek czy tego typu instytucje. Tak? No to tutaj z naszej strony oczywiście w tej chwili nie było reakcji. Odpowiedź jest taka, że jakby w tym momencie my nie decydujemy się na takie rozwiązania. Tak? Bardziej nam oczywiście bliżej sercu jest właśnie kultura i sport, który w naszym Młodzieżowym Domu Kultury tak się rozwija. Ale to my o tym wszystkim będziemy rozmawiać. No. Także na dzisiaj nie ma żadnych zmian, nie ma połączeń, nie ma zamykania. Funkcjonujemy tak, jak funkcjonowaliśmy na tych starych zasadach. Przynajmniej do przyszłego roku, a ja myślę, że i dłużej. Dziękuję bardzo. Pan radny Olejnik jeszcze prosił o głos. Panie starosto, trochę mnie pan uspokoił, ponieważ dużo zamieszania właśnie jest wokół tego, że będzie ten dom, nasz ośrodek kultury likwidowany. Miałbym taką prośbę, że gdyby takie pomysły, uważam, że nierozsądne, pojawiłyby się, to bardzo bym prosił, żeby tą decyzję podejmowała cała Rada, a nie tylko zarząd. Ponieważ wydaje mi się, że nasz ośrodek kultury jest bardzo dobrą placówką i nie potrzebujemy się z nikim łączyć, dzielić czy komuś przekazywać. I on funkcjonuje bardzo dobrze i wydaje mi się, że te pomysły, rzeczywiście miasto może by z tego skorzystało, czy gmina, już nie mówiąc o przekazaniu terenu w bardzo fajnym punkcie. Bardzo bym prosił, żeby w ogóle najlepiej tego tematu nie ruszać, ten ośrodek kultury utrzymać, modernizować i żeby on funkcjonował jak do tej pory bardzo dobrze, bo naprawdę z niego są bardzo duże korzyści. To tyle. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nie może być inaczej, bo o likwidacji jednostki, jeśli takakolwiek by była, to nie może być inaczej, że żeby to tylko Rada może podjąć taką decyzję, a nie zarząd. Także proszę pan Jerzy Szarajko. Ja oczywiście też popierałbym tutaj właśnie głos kolegi Olejnika. Dorobek jest bardzo duży. Puchary świadczą, jakieś osiągnięcia, dyplomy. No szkoda byłoby, żeby ten dorobek ktoś tam przejął i jak gdyby zostało to zapomniane. A jednak mamy młodzież tutaj, która na pewno będzie chętnie uczestniczyła właśnie tego typu kształceniu. Tak, też. Uważam, że to byłoby no, ze szkodą, a nie osiągnęlibyśmy jakichś tam korzyści, może jakieś tam materialne, ale to nie wszystko decyduje o tym, żeby tak powinno być. No, pan radny Grzegorz Mucha prosił o głos, proszę. Ja jeszcze mam taki wniosek do pana starosty, do pana przewodniczącego. Już kiedyś o tym wspominałem, ale pandemia spowodowała sytuację taką, że byliśmy wszyscy pozamykani w domach. Stawiam taki wniosek, aby Rada nasza wyszła w teren. Mam na myśli to, żebyśmy objechali całą Radą wszystkie, może nie wszystkie, ale przynajmniej część dróg powiatowych w powiatu, zobaczyli w jakich stanie są te drogi, a wtedy będziemy mogli podejmować właściwe decyzje, jeśli chodzi o dofinansowanie inwestycji drogowych, bo
taka droga jak ta Bukowiec, Kandyty, ale Kandyty dalej, Sągnity, Kiwajny, czy w Sępopolu Dzieczychowo, Lipica, czy Sępopol Szczurkowo, wymagają też poważnych remontów kapitalnych i wypadałoby, żebyśmy się wybrali w teren i zobaczyli, jak sytuacja wygląda. Droga w gminie Górowo i Ławeckie na odcinku Kandyty, Kiwajny, to w zasadzie tej drogi nie ma. Tej drogi nie ma, ona wymaga całkowitej przebudowy, łącznie podejrzewam, że z podbudową włącznie. Także mój taki wniosek, żebyśmy ruszyli w teren, zobaczyli, bo niedługo będziemy konstruować nowy budżet, tak, na przyszły rok, żebyśmy wiedzieli, gdzie skupić tutaj ten wysiłek inwestycyjny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to bardzo cenny i dobry wniosek, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że zastanowimy się nad tym poważnie. Proszę bardzo, pan radny Kurach prosił o głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się tak szybciutko jeszcze odnieść do inwestycji w oświacie, bo jest jedno zielone światełko w tunelu dzięki dobrej współpracy miasta Bartoszyce, powiatu bartoszyckiego. Na wniosek pana burmistrza Rady Miasta, Rada Miasta przekazała. Nie trzymaj ręką. Dla liceum ogólnokształcącego działkę w najbliższym sąsiedztwie szkoły z takim warunkiem, że w ciągu najbliższych 3 lat ma tam powstać boisko wielofunkcyjne. Na dzień dzisiejszy jest realizowany projekt takiego wielofunkcyjnego boiska. Już jest w końcowym etapie. Tutaj mam zapewnienia, jak gdyby wstępne zarządu, że to zadanie inwestycyjne w przyszłym roku ma się znaleźć w budżecie powiatu. Także myślę, że rzeczywiście to jest dobry kierunek w kierunku rozwoju tej infrastruktury przy naszym liceum, gdzie wszyscy doskonale wiemy, że tego boiska tam w zasadzie nie ma już od iluś lat. Także to jest, myślę, dobry kierunek i myślę, że parę takich rzeczy, które w najbliższym czasie będziemy przerobić w oświacie, myślę, że będzie służyło dla dalszego rozwoju i zatrzymywania młodzieży właśnie w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta wcześniej prosił o głos. Także. Tak, ja chciałem tutaj jakby poprosić pana przewodniczącego o udzielenie głosu pani w sprawach różnych, pani naczelnik, pani Katarzynie Basak, tak. Bo ona tam miała 2 czy 3 uwagi w stosunku do poprzednich pytań tutaj panów radnych. Więc jeśli jest taka wola, panie przewodniczący, tak, to poproszę o to. Bardzo proszę, pani Kasiu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja żadnych uwag nie mam, a raczej odnieść. Chciałam się do tych jakby sugestii Państwa odnośnie raportu o stanie powiatu. Jakby pierwsza rzecz, ja się teraz zastanawiam, czy dokument powinien być bardziej szczegółowy, bo tutaj niektórzy panowie mówicie, że jest taka forma jest w porządku, inni panowie z kolei uważacie, że powinien być to dokument o dużym stopniu ogólności. Ja chciałam powiedzieć, że raport o stanie powiatu został dokładnie przygotowany zgodnie z artykułem 30a ustawy o samorządzie powiatowym, czyli nawiązuje, pokazuje podsumowanie działalności zarządu za 2020 rok w odniesieniu do projektów, programów, strategii. Budżet obywatelski akurat nas nie dotyczy. No i oczywiście realizacji uchwał. I tak też to przedstawiliśmy. Któryś z Państwa radnych, z Panów radnych również wskazał, że nie ma tutaj jakby właściwego odniesienia do naszego wydziału, do Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii. Nie ma, a to dlatego, że pokazujemy nasze działania przez pryzmat różnych obszarów działalności, ale w odniesieniu do projektów, programów, jeszcze raz będę to powtarzać, dokument został przygotowany zgodnie z ogólnymi wydatkami, wskazanymi w ustawie i
zgodnie z sugestiami, które zaproponował również Związek Powiatów Polskich. Ten dokument jest skrótowy, pokazuje w sposób bardzo obrazowy i też w sposób skrócony obraz stan naszego powiatu w 2020 roku. Nie chcieliśmy, żeby ten dokument był powielaniem raportów, sprawozdań jednostek organizacyjnych, tak jak to zrobiliśmy w pierwszym roku, kiedy ustawodawca nałożył na nas obowiązek przygotowywania tego dokumentu i on jest przygotowany w sposób bardziej skrótowy. Jeżeli Państwo wyrazicie taką wolę, jeżeli zechcecie, możecie podjąć uchwałę co do kształtu tego dokumentu, a skoro taka uchwała nie została podjęta i nie nadała jakby ram temu dokumentowi, on jest przygotowany w ten, a nie inny sposób. Jeżeli chodzi o pierwszą wypowiedź pana radnego Muchy, że nie było inwestycji w oświacie, bo nie było inwestycji w oświacie, nie to, że one zostały w tym raporcie pominięte. Jeżeli chodzi o pracę mojego wydziału, to jest nie tylko pozyskiwanie środków, ale również koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków z tymi wszystkimi jednostkami, z którymi Starostwo Powiatowe współpracuje. Począwszy od kwietnia do listopada, początku listopada zeszłego roku, zajmował się Wydział pracą, koordynacją i realizacją projektu pod tytułem Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na ten cel pozyskano 185 tysięcy z groszami. I tutaj jakby cały proces realizacji tego projektu polegający na podpisaniu umowy, przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłonieniu beneficjentów, później zakup sprzętu, bo w ramach projektu kupiliśmy 49 komputerów wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie dla osoby niepełnosprawnej, no i oczywiście zakup drukarek również dla tych dzieci, młodzieży, bo dotyczyło to grupy odbiorców do 25 roku życia, ale też środki ochrony osobistej, jak maseczki, płyny dezynfekujące. Później w kolejnym procesie po zakupie sprzętu podpisaliśmy umowę z beneficjentami, oznaczyliśmy sprzęt, wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych i to wszystko robił Wydział. Już nie wspomnę o rozliczeniu, dlatego realizacja projektu trwała 8 miesięcy. Złożyliśmy również wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2,5 miliona złotych i to, o czym pan starosta już wspomniał, rozliczenie, realizacja tego projektu jest niezbędna w okresie dwóch najbliższych lat i te środki przeznaczymy na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach. Od marca zeszłego roku Wydział zajmował się przygotowywaniem dokumentacji wspierającej do realizacji tej inwestycji, jakim jest termomodernizacja właśnie budynku przy ulicy Lipowej, czyli przygotowywanie, ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej, wszelkiej wspierającej, przygotowywanie wszystkich niezbędnych informacji do opracowania między innymi studium wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej, ekspertyzy audytu energetycznego i oczywiście mając te wszystkie dokumenty złożyliśmy projekt do RPO Warmia i Mazury na lata 2014-20 na kwotę 2 miliony 200. W ramach 4-3-1 działania, to jest efektywność energetyczna. Projekt przeszedł procedurę formalną, procedurę merytoryczną, spełnił wszystkie wymogi obligatoryjne i premiujące i znalazł się na liście rankingowej projektów rezerwowej, projektów do dofinansowania. Ale jak mówię, te pieniądze, które później otrzymaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, te 2,5 miliona i tak przeznaczymy na realizację tej inwestycji. Czym się zajmowaliśmy? Czym zajmuje się Wydział? Tak patrzę przez pryzmat 20 roku. To było przede wszystkim, począwszy kiedy, że tak powiem, pandemia nas zaskoczyła. Ja akurat zrobiłam archiwizację wszystkich dokumentów, które były w moich szafach, a począwszy od roku 90 z obszaru, to były dokumenty z obszaru inwestycji, więc to była praca bardzo żmudna i merytoryczna.
merytoryczna, to jest jakby pierwsza rzecz. Praca nad dokumentami, udało nam się też zorganizować w międzyczasie konferencję w MOPS-ie, przywracanie pamięci od żołnierzy wyklętych do niezłomnych, z bardzo ciekawą debatą oksfordzką z udziałem młodzieży z naszego liceum ogólnokształcącego. Zorganizowaliśmy też spotkanie w zakresie profilaktyki zdrowia z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii. To już nie wspomnę o takich drobniejszych rzeczach typu koordynowanie, organizacja prac społecznej Rady Szpitala, opracowywanie wszelakich uchwał w zakresie polityki społecznej, w zakresie ochrony zdrowia. To również przygotowywanie uchwał i wszelakich umów związanych ze współpracą czy z przekazywaniem środków na rzecz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz gmin, z którymi współpracujemy, koordynacja prac z naszej pozycji, jeżeli chodzi o przeprawę mostową, oczywiście z punktu widzenia starostwa powiatowego. Co jeszcze? Opracowaliśmy nową stronę internetową z zastosowaniem ustawy o dostępności dla osób niepełnosprawnych, bo ustawodawca na nas to, że tak powiem, zobligował nas do tego. Opracowaliśmy też pełną dokumentację dotyczącą dostępności starostwa powiatowego dla osób niepełnosprawnych, co też jest ważne. Opracowaliśmy roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W zeszłym roku nie ogłosiliśmy konkursu, bo sytuacja pandemiczna była taka co chwilę zmieniająca się, ale jak najbardziej środki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi już pozakonkursowo. W tym roku ogłosiliśmy konkurs i został on rozstrzygnięty i fajne działania z różnych obszarów się dzieją już. Cóż poza tym? No i oczywiście cały czas sprawozdajemy z wykonania, z realizacji projektów. Między innymi dwa razy w roku sprawozdajemy z realizacji wskaźników w ramach inwestycji, która była realizowana w Górowie, czyli termomodernizacja budynku zespołu szkół w Górowie i Ławeckim, czyli badamy wskaźniki. Więc ta praca jest, że tak powiem, ciągła. I jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, co powiedział pan radny Zduniuk, bo odniósł się tutaj do monitoringu PRL-u, planu rozwoju lokalnego. To jest dokument, który funkcjonuje tak jak strategia rozwoju powiatu, ponieważ gminy mogły sobie wybrać, samorządy mogły sobie wybrać, czy przygotowujemy strategię rozwoju powiatu, czy program rozwoju lokalnego. Więc my mieliśmy ten dokument zastępczy, który funkcjonował w latach 15-20. A dlaczego monitoring za 2 lata? A dlatego, że zapis, który pojawił się w tym dokumencie, jakby obligował zarząd do tego, aby sprawozdawać i monitorować wskaźniki w okresie 2-letnim. Wskazał pan na to, że niektóre działania nie zostały zrealizowane. Dokument został uchwalony w 2014 roku, a nie zostały pewne działania zrealizowane, dlatego że jest to dokument, podobnie jak strategia, o bardzo dużym stopniu ogólności. Często to jest też, tak jak wybrzmiało w sprawozdaniu, też lista pobożnych życzeń, więc kto pracował w zespołach zadaniowych i pewne tematy sobie, że tak powiem, przedkładał, to one zaistniały w tym dokumencie. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że jeszcze jedne działania, jeden obszar zadaniowy doszedł do mojego wydziału, to jest edukacja ekologiczna. Także dziękujemy. To tyle ogólnikowo. Dziękuję bardzo pani naczelnik za tę wypowiedź. Jeszcze zgłasza się pan radny Mucha. Proszę bardzo. Ja mam jedno pytanie do pana starosty dotyczące naszego sprzętu, na którym na co dzień pracujemy. Mam na myśli te nasze laptopy. Na co dzień one pracują dobrze, ale są tak wolne, że trochę utrudniają nam pracę. Więc mam pytanie, czy byłaby możliwość wymiany tutaj twardych dysków na dyski SSD, które na pewno usprawniłyby i przyspieszyły pracę tego sprzętu. Dziękuję. A panie radny, myślę, że skonsultujemy to z naszym fachowcem, a przede wszystkim z głównym księgowym, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli tylko nam finanse na to pozwolą, to i powiedzmy techniczna strona też wymiany tychże dysków, to ja myślę, że nie widzę tutaj przeszkód, żeby to tak zrobić, nie? Bo ja już liczyłem się z tym, że pan powie, żeby nowe laptopy dać. No, nie, rzeczywiście ja dodam do tego, co pan starosta tak, mówi, że dyski SSD są w tej chwili już coraz tańsze, niezbyt drogie i że wymiana HDD na SSD jest bezproblemowa, myślę. No, to widzimy, to powiedzenie ma sens.
No to zobaczymy, skonsultujemy to z informatykiem, zobaczymy jak to wszystko wygląda od strony technicznej i no, jeżeli będzie, nie będzie przeszkód, to tak zrobimy. Technicznych przeszkód no, nie ma, po prostu trzeba kupić SSD i wmontować. No tak, no to pan główny księgowy musi policzyć, dobrze. No. Ja jeszcze mogę dwa słowa dosłownie do wystąpienia pani naczelnik Katarzyny Basak, ponieważ no, pani Kasia taka, wiem, poczuła się troszkę chyba jakby urażona tym, że wydział jej nic nie robi, bo tak można było odnieść wrażenie. Otóż nie, tutaj akurat ona tam wymieniła tylko jedną drobną część tego wszystkiego, co się dzieje w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, promocji, strategii, polityki społecznej właściwie tak naprawdę, bo te sprawy społeczne, programy i tak dalej też są tam w tym wydziale. Ale ja myślę, że kiedyś przyjdzie taki czas, że będziemy mogli o każdym wydziale cokolwiek takiego powiedzieć, nawet na sesji, żeby każdy naczelnik mógł się pochwalić tym, co robi. Bo no myślę, że warto, bo skoro my tutaj nie wszyscy wiemy, co wydziały robią, to nam nasi mieszkańcy tym bardziej, a to będzie też i pewna promocja dla osób tam pracujących. Także panie przewodniczący, tam gdzieś przy prognozowaniu porządku tak, pracy Rady, to proszę gdzieś ująć się taki miał punkt. To na uwadze. Właśnie, dziękuję bardzo w takim dziękuję razie bardzo. Serdecznie. Widzę, że nikt się więcej nie zgłasza. Wobec tego, w związku z tym, że został wyczerpany porządek dzisiejszych obrad, zamykam obrady 43. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.